kamerze lepiej to wyglądało. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów witam, niczym marszałek Sejmu wznawiam obrady naszej konferencji i zapraszam tutaj do stołu prezydialnego. Jest już pan doktor Przemysław Bęken, zapraszam pana doktora Adama Czarneckiego. Witam również pana doktora Witolda Bagińskiego i zapraszam pana Andrzeja Bierce. Dobrze, szanowni państwo, jako pierwszy swój referat przedstawi pan doktor Przemysław Bęken z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Tytuł jego referatu: Robota jest do niczego, nic nie jest wykonane. Niedomagania aparatu bezpieczeństwa województwa szczecińskiego i ich wpływ na realizację polityki państwa na wsi na przełomie lat 40. i 50. Bardzo proszę, panie doktorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak tutaj przed chwilą zostało powiedziane, ja będę chciał w swoim wystąpieniu przedstawić kilka uwag, przemyśleń, refleksji o bardziej ogólnym charakterze dotyczących tego, dlaczego działania aparatu bezpieczeństwa podejmowane przede wszystkim w kontekście planowego skupu zboża i kolektywizacji na przełomie lat 40. i 50. nie układały się do końca tak, jak sobie by tego życzyli, czy były osoby odpowiedzialne za nadzór nad aparatem bezpieczeństwa. I tutaj też od razu chciałbym zacząć od tego, że w dużym stopniu będę się skupić na pewnych uwarunkowaniach dotyczących tak zwanego czynnika ludzkiego, bo oczywiście wszelkie działania są wykonywane przez konkretne osoby. Tak więc na tym to będzie mniej więcej polegać. Na początku należałoby zauważyć, że funkcjonariusze, którzy realizowali poszczególne wytyczne związane z działalnością na obszarze wiejskim, jeżeli dokonać pewnego podsumowania wniosków wynikających z lektury pewnej liczby teczek osobowych owych funkcjonariuszy, przede wszystkim pracowników poszczególnych PUBP-ów województwa szczecińskiego, no to nasuwają się tutaj pewne refleksje, pewne podstawy do generalizacji, z których wynika, iż bardzo często były to osoby młode, słabo wykształcone, tak więc chociaż one zapewne potrafiły powtarzać różnego rodzaju formuły i slogany propagandowe, to jednak należałoby stwierdzić, że ich faktyczna wiedza na temat różnego rodzaju koncepcji komunistycznych była dosyć ograniczona, co też później się przekładało na pewne efekty ich pracy. Ponieważ były to osoby młode, oczywiście tutaj wychodził od razu brak doświadczenia, przede wszystkim doświadczenia w pracy w aparacie represji. Tutaj te osoby nie miały nigdy wcześniej specjalnej możliwości pracować na podobnych stanowiskach. Przed wojną często były to osoby, które ukończyły nierzadko jedynie kilka klas szkoły powszechnej. W okresie II wojny światowej nie miały możliwości podwyższenia swojego wykształcenia. Natomiast po zakończeniu II wojny światowej bardzo szybko tutaj one zaczęły być angażowane w pracę na rzecz komunistycznego aparatu represji, gdzie też te możliwości, czy też nawet chęci do naszego samokształcenia były bardzo ograniczone. Wreszcie też warto zwrócić uwagę na wspomniane przeze mnie w jakimś sensie doświadczenia życiowe tych osób z okresu przedwojennego, bo to, że były to osoby słabo wykształcone, to nie tylko się wiązało z tym, że to wykształcenie zostało przerwane wybuchem wojny w roku 1939, no tylko też osoby te pochodziły generalnie rzecz biorąc w bardzo dużym stopniu z różnego rodzaju nizin społecznych. Często nie kontynuowały edukacji z uwagi na to, że no, przed wojną nie było ich na to stać, ich rodzin. W okresie II wojny światowej nierzadko też utrzymywały się z najwyższym trudem. Natomiast właśnie ta nowa rzeczywistość komunistyczna dla wielu z nich była okazją oderwania się od tej przeszłości dosyć trudnej, jeżeli by tutaj bazować na życiorysach, które oni sporządzali, i oferowała im coś bardzo istotnego, mianowicie przyspieszony awans społeczny, czyli osoby, które jeszcze kilka lat wcześniej, jakkolwiek by to brutalnie zabrzmiało, były nikim, nagle stawały się kimś, w tym sensie, że otrzymywały pracę państwową na odpowiedzialnym stanowisku,
I to też się wiązało oczywiście z pewnymi poprawą warunków bytowych. Uzyskiwały także, no oczywiście no niekoniecznie szacunek, ale z pewnością respekt otoczenia. I tutaj też z tym się wiązało pewne poczucie wyższości wobec innych osób, tutaj w tym wypadku przede wszystkim rolników, które dość często było przez funkcjonariuszy demonstrowane. No i tutaj też bardzo istotnym faktem było to, że tak jak już to można było wydedukować z tego, co do tej pory powiedziałem, że oni generalnie wszystko, co po tej II wojnie światowej osiągnęli przez ten czas służby w aparacie bezpieczeństwa, to oczywiście zawdzięczali tylko i wyłącznie temu, że w Polsce panował komunizm, więc oni tutaj również byli bardzo mocno gotowi na wiele różnego rodzaju działań, aby ten swój nowy status świeżo uzyskany w miarę możliwości podtrzymywać, co też tłumaczy fakt, iż byli oni w stanie się posuwać do bardzo różnych rzeczy, łącznie z łamaniem prawa, aby tylko tutaj jak najlepiej wyglądać w oczach przełożonych, w sposób maksymalny starać się realizować wytyczne, które otrzymywali. No, jednakże właśnie ten brak przygotowania, to wszystko to, co przed chwilą powiedziałem, powodował, że ta ich praca, przede wszystkim praca operacyjna, bo tutaj to mnie w tym aspekcie głównie interesowało. No, jeżeli wierzyć dokumentom, wierzyć protokołom z odpraw, wierzyć różnego rodzaju też adnotacjom w teczkach osobowych poszczególnych funkcjonariuszy, no ta praca operacyjna przedstawiała się, delikatnie mówiąc, bardzo źle. Przy czym można zauważyć, że od roku 45 do tego okresu, który mnie szczególnie interesował, czyli ten przełom 40 i 50. Generalnie rzecz biorąc, pomimo świadomości poszczególnych szefów PUB-ów, szefa WUB-ów, jak ta sytuacja wygląda, no można trudno zauważyć jakąś większą poprawę tego. Ponieważ na poszczególnych odprawach się podawało ciągle te same problemy. Te problemy jednak generalnie nie były rozwiązywane przez bardzo długi okres czasu. No zaraz to się postaram powiedzieć dlaczego. Jeżeli chodzi o te braki w pracy operacyjnej, co się przede wszystkim rzucało w oczy, no to przede wszystkim, jak już powiedziałem, no, brak pewnej wiedzy i predyspozycji, jeżeli chodzi o to, jak należy pewną pracę bardziej bezpieczeństwa wykonywać. To te czasy lat 60., 70., 80., te szczegółowe informacje opisane w podręczniku bezpieki profesora Musiała, to są jeszcze... To jeszcze dużo czasu musiało upłynąć, żeby aparat bezpieczeństwa pracował na takim poziomie. Więc ci ludzie często po prostu nie wiedzieli, jak się do tej pracy operacyjnej zabrać. No a tutaj też wychodziły różnego rodzaju takie osobiste często ułomności, jak właśnie upijanie się, niekiedy nawet publiczne. No, paradowanie w mundurze, to właśnie, to podejście do tego nowego statusu społecznego. Z tym, że paradowanie w mundurze także podczas spotkania operacyjnego, także podczas spotkania z informatorem, co prowadziło do dekonspiracji już nie tylko samego funkcjonariusza, ale także jego informatora. No i wreszcie też złe traktowanie często nie tylko osób, mieszkańców danego powiatu, danej wioski, na której funkcjonariusz działał, lecz także i własnych informatorów, to też to słynne, to wielokrotnie pewnie przez pracowników IPN-u analizowana kwestia pseudonimów, które nadawano informatorom, które często miały charakter uwłaczający, nawet też pojawiały się informacje w dokumentacji wewnętrznej, aby takich pseudonimów typu pies, kot czy jakieś inne nie używać, gdyż to po prostu uwłacza tym osobom. No i z uwagi właśnie na takie, a nie inne podejście do tych zagadnień pracy operacyjnej, no to oczywiście nie uzyskiwano miarodajnych informacji. Funkcjonariusze nie potrafili również zweryfikować tych informacji, które uzyskiwali. Często właśnie z uwagi na ten brak przygotowania, brak też często pomocy ze strony przełożonych, którzy nierzadko nie mieli wiele większych kompetencji niż oni sami. Nie mieli za bardzo tak też możliwości pobierania jakiejś nauki, jakichś wskazówek, które mogłyby im umożliwić tą poprawę swojej pracy, zakładając, żeby chcieli, bo też często były takie przypadki, że stwierdzano po prostu funkcjonariuszy, no, brak jakiejkolwiek chęci podnoszenia swoich kwalifikacji, jakiegoś samodoskonalenia. Uważano, że ten problem jest bardzo, bardzo częsty. Więc no, tego typu niedomagania powodowały, że ta praca operacyjna często nie szła w takim kierunku, w jakim z punktu widzenia aparatu bezpieczeństwa iść powinna. Czyli często te tak zwane uderzenia aparatu bezpieczeństwa trafiały w osoby albo nie takie, które powinny trafić, albo sobie przypadkowe. No bo jeżeli informator nie podawał danych miarodajnych, no to tutaj już też funkcjonariusz tego nie weryfikował. I no, jeżeli nawet zwrócić uwagę na kwestię tych słynnych wypadków gryfickich odnośnie tego, gdzie tam się te rewizje w poszukiwaniu zboża odbywały, no to tam przy najlepszych,
najlepszych okolicznościach, najbardziej korzystnych dla aparatu bezpieczeństwa, to być może jedynie Andrzej Zając, jeden rolnik, mógłby jakieś podstawowe takie kryteria tak zwanego kułactwa spełniać. Natomiast w przypadku pozostałych rolników często były to tak zwani średniacy, nawet małorolni, co też ciekawe, był to brat milicjanta, był to weteran pierwszej dywizji kościuszkowskiej, więc to wskazywało na to, że taki informator jednak nie działał zbyt dobrze i jeżeli też prześledzić pewnego rodzaju relacje, które z tego okresu mamy, dotyczące tutaj już nie tyle funkcjonariuszy, co osób, które żyły wówczas na tym obszarze, to wynika, że często wskazywano funkcjonariuszom osoby w danej wsi, których po prostu się najbardziej nie lubiło, które czymś zawiniły innym osobom. Tutaj też to, że ktoś był bratem milicjanta, też z pewnością nie pomagało. Że ktoś był tutaj weteranem pierwszej dywizji piechoty, również mogło nie być takie korzystne, zwłaszcza w kontekście, że przecież bardzo wielu mieszkańców tych obszarów to byli tak zwani przesiedleńcy, tak zwani repatrianci z Kresów Wschodnich, których stosunek do właśnie rodzin milicyjnych, do rodzin byłych żołnierzy do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego był raczej negatywny. Więc jeżeli już powstawała konieczność, aby kogoś wytypować, bo też tak odgórnie od funkcjonariuszy oczekiwano, żeby tam w danej wsi, chociaż tam jakaś określona grupa kułaków się znalazła, została zidentyfikowana, to wskazywano te osoby, tak jak już wspomniałem, które nie umiały sobie jakichś powodów ułożyć poprawnych relacji z pozostałymi mieszkańcami danej gromady. I te uderzenia naprawdę bezpieczeństwa często w nie trafiały, dopiero po nie w czasie okazywało się, że nie były to właściwe osoby. I później oczywiście na kolejnych odprawach że niekoniecznie nawet krytycznie analizowano swoją pracę, tylko tak stwierdzano, że to właśnie wróg prowadził w błąd i próbowano to później coś weryfikować, ale z miernym skutkiem. Także takim kolejnym aspektem jest dosyć szeroko często stosowane masowe areszty. To jest właśnie ten kolejny element iścia po najmniejszej linii oporu, który dotykał wszystkie osoby, takie, które być może rzeczywiście tutaj mogłyby zasłużyć na uwagę aparatu bezpieczeństwa, również takie, które nawet być może sympatyzowały z tą władzą komunistyczną, bo przecież takie osoby też z pewnością były. Natomiast każde tego rodzaju działanie, nieudane działanie skierowane w próżnię, jeszcze przy okazji nieodpowiednie traktowanie osób, które były przesłuchiwane bądź aresztowane przez funkcjonariuszy, spowodowało, że z każdym kolejnym miesiącem, każdym kolejnym rokiem ta praca była coraz bardziej utrudniona, chociażby z tego, że aparat bezpieczeństwa tracił jakieś resztki swojej tutaj sympatii, którą mógłby być darzony przynajmniej przez tą część osób, która uważała, że należy udzielać poparcia władzy komunistycznej. Więc tutaj, jeżeli uderzenia szły w każdego, to siłą rzeczy już to poparcie, ta w ogóle chęć do współpracy oczywiście musiała w tym momencie spadać. Oczywiście nie wszystko było winą funkcjonariuszy. Tutaj też już sygnalizowaliśmy, znaczy Państwo sygnalizowali w niektórych swoich wcześniejszych referatach, takie problemy strukturalne, jak braki kadrowe. Bardzo mocno to jest sygnalizowane w poszczególnych sprawozdaniach PUBP-ów. Także faktycznie, tak jak tutaj już było wczoraj wspomniane, funkcjonariusze, którzy się nie sprawdzali na ogół, byli przenoszeni do innych jednostek organizacyjnych. Oczywiście zdarzały się także zwolnienia. Mniej siłą rzeczy stwierdzono, że liczba wakatów jest wciąż jeszcze dosyć duża, więc nawet ci funkcjonariusze, którzy nie byli dostatecznie przygotowani do tego, aby w pełni wykonywać swoje obowiązki, oni jeszcze dodatkowo byli obciążani nawałem pracy, gdyż spadały na nich sprawy, które powinni realizować inni funkcjonariusze, ponieważ te wakaty były dosyć mocno odczuwalne. To jakby nie pomagało w tym, aby ta praca aparatu bezpieczeństwa rozwijała się w lepszym trybie. Więc to też tutaj jest dosyć mocno widoczne. Tutaj jeszcze oczywiście to, co tutaj wspomniałem, to prawdopodobnie, czy tam dużo prawdopodobieństwa, takie kwestie występowały w całej Polsce, te problemy być może z większym lub mniejszym natężeniem. Oczywiście mamy tutaj też pewne takie kwestie związane ze specyfiką ogólnie województwa szczecińskiego, czyli funkcjonowanie na obszarze zniszczonym przez działania wojenne, na obszarze, który następnie też był dosyć mocno grabiony w okresie powojennym. Wreszcie też osoby, które tutaj się osiedliły, czyli oczywiście, jak wiemy, nie wszyscy byli sympatykami władzy komunistycznej, nawet może była ich mniejszość, więc to też tutaj nie sprzyjało
temu, aby aparat bezpieczeństwa mógł dobrze funkcjonować. Jeżeli się popatrzy właśnie na wspomniane już przeze mnie kwestie przesiedleńców tak zwanych z kresów, tak zwanych repatriantów z kresów wschodnich, jeżeli się popatrzy na napływających na Pomorze Zachodnie osób przerzuconych tutaj w ramach akcji Wisła, no to nie były te środowiska, których aparat bezpieczeństwa mógłby uzyskiwać poparcie, których mógłby tutaj rozwijać swoją agenturę, swoją sieć informacyjną. Chociaż z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na tę kwestię pod względem z punktu widzenia centrali, to można zauważyć, że to właśnie komunistyczne władze i kierownictwo portu bezpieczeństwa oczekiwały, że ta praca będzie na Pomorzu Zachodnim łatwiejsza z tego względu, że tutaj uważano, że będzie możliwość w większym stopniu uformowania pewnej rzeczywistości społeczno-politycznej na bazie całego tego procesu przejmowania administracji na tym obszarze, które było wiele bardziej utrudnione w kontekście tak zwanych ziem dawnych. Już pewna rzeczywistość była dosyć mocno zakorzeniona i tutaj komuniści mieli olbrzymie problemy z tym, aby sobie z nią radzić. Tak więc tutaj te kwestie, które tutaj poruszyłem, tutaj w mojej ocenie odgrywały dosyć istotną rolę, jeżeli chodzi o to, dlaczego ta działalność aparatu bezpieczeństwa nie układała się tak, jak trzeba. Oczywiście no, tak pewnym truizmem będzie stwierdzenie, iż to też wynikało w dużym stopniu z tego, że te zadania, które funkcjonariusze otrzymywali, no, związane z kolektywizacją, związane ze skupem zboża, no, były bardzo, bardzo trudne do realizacji, faktycznie nierealne z uwagi na praktyczny brak poparcia rolników dla tych inicjatyw. Z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, no te ziemie były specyficzne, były zniszczone przez wojnę. Tutaj rolnicy indywidualnie mieli olbrzymie problemy z gospodarowaniem z tego względu, że bardzo niewielu z nich posiadało odpowiednie maszyny rolnicze, narzędzia. To, co było do dyspozycji, trafiało z kolei do rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Tam z kolei nie chcieli wstępować chłopi z uwagi na to, że uważali, że jest to jakaś namiastka i wstęp do wprowadzania kołchozów w Polsce, więc te warunki gospodarowania były bardzo trudne, natomiast żądania ze strony państwa, chociażby w postaci tak zwanego skupu zboża, który bardziej przypominał no, haracz pobierany od rolników, aniżeli jakąś taką wymianę uczciwą, powodował, że nawet gdyby tutaj chłopi rzeczywiście popierali w pełni te postulaty, które władze realizowały, to bardzo często nie byliby w stanie po prostu obiektywnie tego wypełnić. Natomiast odpowiedzią na tą stronę aparatu bezpieczeństwa no po prostu było dążenie do tego, aby jednak to brakujące zboże pozyskiwać, które miało być ukrywane przez kułaków złośliwie, jak również, aby tworzyć kolejne rolnicze spółdzielnie produkcyjne, które na sposób dyskusyjny w owym czasie uważano za dużo lepiej funkcjonujące mechanizmy, aniżeli gospodarstwa indywidualne. Więc tutaj też ta nierealność pewnych działań, które funkcjonariusze musieli wykonywać, no z pewnością no była kolejnym istotnym elementem wpływającym na ich ostateczne w dużym stopniu niepowodzenie. Natomiast na koniec być może jeszcze kilka refleksji dotyczących tego, czy właśnie co na początku troszkę wspomniałem, mianowicie tego, czy sytuacja się poprawiała, co ewentualnie próbowano tutaj robić, aby ta praca operacyjna działała lepiej, aby aparat bezpieczeństwa w lepszym stopniu realizował swoje zadania. Tak jak już wspomniałem, no, cały szereg odpraw z lat 40., 46., 47., 48. roku, w końcu też te odprawy związane bezpośrednio z analizą kwestii tzw. wypadków gryfickich, no, wskazują na to, że oczywiście no, bardzo dużo mówiono, ale ludzie zostawali ci sami, którzy mieli później to realizować. No, można było parę osób zwolnić, można było parę osób przenieść na inne stanowiska, do innych jednostek organizacyjnych, ale tutaj nie było dopływu jakiejś nowej jakości w sensie personelu, jeżeli chodzi o aparat bezpieczeństwa. To ciągle musieli robić ci sami ograniczeni, w sensie tych ograniczeń, o których wcześniej wspomniałem, ludzie, jak również to główne rozwiązanie problemu, które często się pojawiało, czyli większe skupienie kwestii na sprawach politycznych, czyli właśnie takie ubojawianie ideowe funkcjonariuszy, co miało być z kolei tutaj pewnym antidotum na zaistniałe bolączki, no to oczywiście no, również nie mogło wiele zdziałać w sytuacji tego, że te działania, jak już wspomniałem, w dużym stopniu nierealne, dalej były nierealne, więc tutaj nawet jeżeli by funkcjonariusze, z których no, nie jeden zapewne był w trudnym alfabetą, spróbować
jakoś bardziej wdrażać w kwestię marksizmu, leninizmu, czy też obowiązujących wówczas zasad, no to nie miałoby to i tak jakiegoś większego przełożenia na ich pracę, gdyż no, uwarunkowania się nie zmieniały, ludzie się nie zmieniali. Więc tutaj na przestrzeni lat, z mojej przynajmniej perspektywy, tutaj być może jeden z prelegentów, który po mnie wystąpi, to jakoś zweryfikuje, no trudno wskazać na jakoś istotny wzrost jakości pracy, pomimo pełnej świadomości przez całe lata licznych niedomagań. I na koniec jeszcze chciałbym tylko może taki krótki cytat, rozwinięcie jakby tego cytatu, które się pojawiło w tytule mojego referatu, który myślę, że jest taki bardzo, bardzo wymowny. Wczoraj dużo cytatów tutaj padało, więc ja też chciałem jeden przygotować dla Państwa. To jest cytat, to są słowa szefa PUBP-u w Drawsku, powiedziane na początku roku 1946 na odprawie z pracownikami. I tutaj cytuję: to, co ja do was mówię, wy nie rozumiecie albo nie chcecie zrozumieć. Tyle razy ja już do was gadam i kapitan, a wy tego nie wykonujecie. Przyrzekaliście, że nie będziecie chodzić po knajpach chodzicie dalej. Apeluję do was, porzućcie Niemki, porzućcie knajpy, a bierzcie się do pracy. Robota jest do niczego, nic nie jest wykonane. Takie nieróbstwo musi się skończyć. Tyle, co ja gadam i tłumaczę, to już powinniście zrozumieć. No i takie ostatnie słowo, może symboliczne, takie dobre zakończenie. Wy okłamujecie mnie, ja ukłamuję WUBP, WUBP okłamuje ministerstwo, wszystko jest okłamane. Szanowni Państwo, ja na tym już swoje wystąpienie zakończył. Mam pewną świadomość, że nie są ani tak szczegółowe, ani tak wnoszące nowe treści, jak wiele wcześniejszych referatów. Tym bardziej dziękuję organizatorom, że tutaj miałem okazję z kilkoma swoimi refleksjami się przed Państwem podzielić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Ja bym teraz chciał zaprosić pana doktora Adama Czarneckiego, który przedstawi referat pod tytułem Aparat bezpieczeństwa wobec kolektywizacji wsi na Pomorzu Środkowym w latach 48-56. Bardzo proszę. Witam państwa. Chciałbym, podobnie jak mój przedmówca, zaznajomić Państwa z kwestią dotyczącą udziału aparatu bezpieczeństwa w realizacji celów nie tylko politycznych partii rządzącej, ale również celów gospodarczych. Mam tu na myśli przede wszystkim kwestię związaną z kolektywizacją wsi na Pomorzu Środkowym. Co ja rozumiem przez Pomorze Środkowe, to za chwilkę Państwu wytłumaczę. Natomiast tytułem wstępu chciałbym tylko tak w bardzo wielkim skrócie przypomnieć okoliczności, w jakich doszło do zmiany w polityce rolnej powojennej Polski. Zmiana była dość nagła i faktycznie zaskoczyła nie tylko społeczność wiejską, ale generalnie społeczeństwo. Dlaczego? Wszystko bowiem wskazywało na to, że powojenne władze w Polsce będą jednak opierały funkcjonowanie sektora gospodarki rolnej na gospodarstwach indywidualnych. Z czego takie przekonanie wynikało? A chociażby z dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, w myśl której faktycznie sektor gospodarki miał się opierać na gospodarstwach indywidualnych. Z drugiej strony, pomimo tego, że pojawiały się pewne pogłoski wskazujące, pogłoski funkcjonujące w ramach szeptanej propagandy, wskazujące, że być może faktycznie w dalekiej przyszłości w Polsce będzie realizowana kolektywizacja, to zdecydowanie informacje te demantowały najwyższe osoby partyjne, włącznie z Władysławem Gomułką na czele, który może nie tyle był przeciwnikiem samej idei kolektywizacji, co przeciwnikiem jej realizacji właśnie w tym okresie, czyli w latach 40. i 50. Skąd więc decyzja o zmianie w koncepcji agrarnej powojennej Polski? No, jak się okazuje, decyzje nie były podejmowane wcale w kraju nad Wisłą, tylko decyzje polityczne podejmował Józef Stalin. To nie była też decyzja podyktowana względami ekonomicznymi, wręcz przeciwnie. Raczej doktrynalnymi i wynikającymi ze strategii, jaką... Ze strategii, jaką Józef Stalin obrał w stosunku do państw demokracji ludowej. Decyzja o kolektywizacji wynikała z obaw Józefa Stalina co do kwestii osłabnięcia jego wpływu w tych państwach. Czy ten strach był uzasadniony? Wszystko wskazuje na to, że tak, tym bardziej, że niepokojąco wyglądała sytuacja w Jugosławii, gdzie Józef Tito próbował realizować komunizm tak zwaną narodowy. Mało tego, zagrożeniem była tutaj wizja zimnej wojny, stąd decyzja o przyjęciu taktyki pełnej uniformizacji
działań we wszystkich państwach demokracji ludowej, a wymiernym tego efektem była właśnie decyzja podjęta przez Kominform, a dotycząca wejścia na drogę kolektywizacji wsi we wszystkich państwach demokracji ludowej. Jak wspomniałem wcześniej, w Polsce była przynajmniej jedna osoba, która zdecydowanie opierała się tej idei. Był to Władysław Gomułka. Postanowiąc więc pozbyć się osób, które nie zgadzają się z linią partii, a narzędziem do tego służącym było oskarżenia o słynne odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. W 1948 roku właśnie na plenum Komitetu Centralnego PPR, a efektem wymiernym tego było wykluczenie z życia politycznego Władysława Gomułki i również marginalizacja z życia społecznego jego najbliższego otoczenia. To było za mało. Trzeba było się pozbyć całkowicie Gomułki i tutaj po raz pierwszy mamy już do czynienia ze służalczą działalnością aparatu bezpieczeństwa w realizacji celów gospodarczych partii. Wymiennym tego efektem było aresztowanie Władysława Gomułki i przetrzymywanie, prowadzenie śledztwa przez słynny Departament 10. Udało się władzy komunistycznej znaleźć osobę, która będzie postępowała w sposób konformistyczny, podda się narzucanym planom, to był Bolesław Bierut, a takie ekonomiczne podstawy, metodologiczne podstawy realizacji kolektywizacji stworzył ekonomista Hilary Minc, który stworzył między innymi te słynne statuty spółdzielni produkcyjnych. Pomorze Środkowe, wspomniałem Państwu, że wyjaśnię, co ja rozumiem pod tym pojęciem. Przez Pomorze Środkowe rozumiem obszar terytorialny województwa koszalińskiego, które zostało powołane do życia w lipcu 50 roku z wydzielonych części, pewnych części województwa szczecińskiego, na które składały się powiaty białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, kołobrzeski, koszaliński, miastecki, sławieński, szczecinecki, wałecki i złotowski. W 54 roku został obszar ten podzielony również o powiat świdwiński, wydzielony z części powiatu kołobrzeskiego i białogardzkiego. A jaka była rola aparatu bezpieczeństwa w realizacji planów gospodarczych tu na Pomorzu Środkowego? Można to zaobserwować chociażby analizując realizację poszczególnych instrukcji wydawanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, chociażby słynną instrukcję z 1948 roku o zadaniach organów bezpieczeństwa publicznego na obecnym etapie walki klasowej na wsi. Jaki był tego cel? Przede wszystkim oczyszczenie aparatu państwowego, partyjnego, administracyjnego z osób, które zdecydowanie opierają się tej idei koncepcji agrarnej. Jednym z elementów było również tworzenie sieci i struktury agenturalnej sieci konfidentów. W związku z tym w obrębie zainteresowań Urzędu Bezpieczeństwa znalazły się osoby, które zwłaszcza w społecznościach wiejskich cieszyły się sporym autorytetem. Byli to wójtowie, nauczyciele, również księża, dawni działacze związani z ludowym ruchem PSL, również mniejszości narodowe. Jakie były działania prowadzone wobec tej grupy osób? W pierwszej kolejności przede wszystkim prowadzenie teczek obserwacyjno-kontrolnych i wszczynanie ewentualnych spraw agenturalnego rozpracowania. Jakie były efekty czystek, tych, o których wspomniałem? Wiosną 1949 roku na polskiej wsi z szeregów już zjednoczonej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wydalono 15 tysięcy osób. Z samych struktur zarządów gminnych Związku Samopomocy Chłopskiej ponad 8 tysięcy osób, a z terenowej administracji i organizacji spółdzielczych blisko 6 tysięcy osób. Zdarzały się przy tym również patologie, chociażby takie jak w jednym z powiatów ówczesnego województwa koszalińskiego, gdzie z 12-osobowego terenowego koła partyjnego oczyszczono, usunięto aż 8 osób uznanych za wrogów ustroju i koncepcji kolektywizacji wsi. Mało tego, warto też wspomnieć o tym, że w strukturach organizacyjnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego od wiosny 1949 roku problematyką wiejską między innymi zajmował się Departament IV. Później od 1952 roku
na teren, we wszystkich powiatowych komórkach Urzędu Bezpieczeństwa powołano też specjalne referaty gminne, które zajmowały się właśnie inwigilacją społeczności, tej grupy społeczności, którą Państwu wcześniej wskazałem, i zwalczanie działalności antyspółdzielczej. Tą działalność antyspółdzielczą składało się między innymi przeciwdziałanie chociażby szeptanej propagandzie antyspółdzielczej i prowojennej. Jak wyglądała struktura liczbowa tych referatów w województwie koszalińskim? Na początku, w 1953 roku, udało się utworzyć aż 65 takich referatów. W następnym roku progres był nieznaczny, bo przybył tylko jeden referat. I w szczytowym okresie, w listopadzie 1954 roku, funkcjonowało na terenie województwa koszalińskiego aż 82 takie referaty gminne we wszystkich strukturach powiatowych Urzędu Bezpieczeństwa. Jaki był stan sieci agenturalnej w szczytowym okresie, czyli tym momencie, kiedy ta liczba agentów była największa? W 1953 Urząd Bezpieczeństwa posiadał 683 agentów w środowisku wiejskim. Kolejnym wymiernym przykładem wskazującym, że aparat bezpieczeństwa był skutecznym narzędziem służącym do realizacji celów również gospodarczych, jest chociażby słynne zarządzenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie zwalczania wrogiej propagandy. Wskazywano tutaj na, przede wszystkim przy realizacji tego zarządzenia, na rzetelność w zbieraniu materiałów. Po co? Po to, żeby później skutecznie móc postawić osobę podejrzaną przed sądem i skutecznie skazać. Co ważne, jeżeli nie udało się realizować tych zadań w sposób jakościowy, to sugerowano, żeby realizowano to w sposób ilościowy, czyli sprawę zamykać możliwie jak najszybciej w przeciągu miesiąca. Jak to wyglądało w praktyce i może pokażmy, jak mieli okazję dotkliwie odczuć funkcjonowanie tego zarządzenia poszczególni gospodarze z województwa koszalińskiego. Mamy tu przykład chociażby z jesieni 1954 roku, kiedy ofiarą funkcjonowania tego zarządzenia był Jan Żur z Motarzyna w powiecie białogardzkim, który na wniosek prokuratury powiatowej w Białogardzie wobec niego została zastosowana sankcja karna. Było to możliwe dzięki dostarczeniu dokumentów obciążających ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Podobnie wiosną 1954 roku podobny raz spotkał Bronisława Flisa z Sieroczyna w powiecie człuchowskim. To był efekt działalności prowadzenia śledztwa milicji na okoliczność krytyki funkcjonowania idei kolektywizacji i spółdzielczości produkcyjnej. W grudniu 1953 roku na podobną okoliczność wszczęto śledztwo w stosunku do Szczepana Walencika z Kołdawy w powiecie człuchowskim. Warto też wskazać na chociażby taką rzecz jak analiza materiału dowodowego, a kwalifikacja czynu. Czasami zdarzało się, że osoba, która decydowała się na prowadzenie tak zwanej szeptanej propagandy antyspółdzielczej, wcale nie była oskarżana o ten czyn. Oskarżano go o zdradę stanu. I to spotkało chociażby kaprala Wacława Florczaka, który pochodził z rejonu województwa koszalińskiego, odbywał służbę wojskową na terenie jednostki wojskowej w Gdańsku, w Rzeszczu. I tutaj prokuratura jednostki wojskowej zarzuciła mu, że rozpowszechnia zmyślone, nieprawdziwe informacje, przy tym krytykujące ideę kolektywizacji, organizuje, namawia kolegów do słuchania zagranicznych rozgłośni radiowych. Mało tego, sam takie słuchowiska organizuje. W związku z tym postawiono mu zarzut, że przygotowuje się do zmiany przemocą ustroju państwa polskiego. Zmiana kwalifikacji czynu oczywiście wiązała się też z zmianą sankcji karnej. Podobną sytuację mieliśmy na Pomorzu Środkowym w przypadku aktu oskarżenia sporządzonego przez prokuraturę wojewódzką w Koszalinie wobec jednego z mieszkańców właśnie powiatu wałeckiego. Efekt wymierny takiej działalności to sankcja w postaci 2 lat więzienia dla tej osoby. Wiosną 1951 roku w wyniku śledztwa powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sławnie również ta sama prokuratura w Koszalinie zatwierdziła akt oskarżenia wobec
Juliana Kołaczyka, który miał dopuścić się również szerzenia propagandy antyspółdzielczej i prowojennej. Dlaczego szerzenie propagandy prowojennej również było niekorzystne dla idei kolektywizacji? Dlatego, że informacje pojawiające się dosyć często na Pomorzu o rychłym widmie wybuchu III wojny światowej mogły powodować i faktycznie powodowały nastrój tymczasowości w świadomości chłopów, którzy w związku z tym podchodzili, może inaczej, w ogóle nie decydowali się na uprawianie gospodarstw, które otrzymywali. Może jeszcze kilka przykładów tutaj z naszego podwórka pomorskiego. A propos zwalczania wrogiej propagandy antyspółdzielczej, w 50 roku sankcja 3 lat więzienia spotkała Jana Janiszewskiego z Bożego Tuchomia. W tym samym powiecie ta sankcja dotknęła w postaci 1,5 roku więzienia Jana Maczugę z Gostkowa. Aparat bezpieczeństwa brał jednak również czynny udział w samym zabezpieczeniu akcji skupu. To jest wynik wymierny funkcjonowania zarządzenia w tej sprawie z roku 50. Jaki był cel? Przede wszystkim działania wymierzone przeciwko działalności kułaków, czyli tych najbogatszych chłopów, którzy utrudniali realizację tej akcji, a również działania podejmowane w stosunku do działającego na Pomorzu podziemia niepodległościowego, którego podejrzewano, słusznie zresztą niekiedy, o akcje dywersyjne w stosunku do akcji skupu. Zalecenia, jakie w związku z tym przyjęto, to przede wszystkim wykorzystanie sieci agenturalnej do wykrywania grup szerzących wrogą propagandę, a również prowadzącą taką działalność dywersyjną. Miano przeciwdziałać również rozbijaniu zebrań gromadzkich, które miały być poświęcone składaniu deklaracji dostaw zboża, albo chociażby poświęcone kwestii założenia spółdzielni w danej wsi. Jakie były metody realizacji? Bezsprzecznie na pierwszym miejscu znajdowały się korzystanie z informacji ze strony sieci agenturalnej, którą tworzono. W związku z materiałem obciążającym, jaki udało się zebrać, nakazywano niezwłoczne zawiadomienie milicji obywatelskiej, później organem sankcjonującym były gminne rady narodowe, no i często decydowano się również na sankcję aresztu po wcześniejszym uzyskaniu zgody ze strony szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa albo ze strony władz, może nie tyle aparatu bezpieczeństwa, co władz partyjnych. W tym zarządzeniu wskazano również na unikanie zjawiska masowości aresztowań. Czy ta wskazówka była cenna? No tak, biorąc pod uwagę to, do czego doszło w październiku 50 roku na terenie województwa kaszanińskiego, to tak, w samym tym październiku Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa w Koszalinie dokonał aż 124 aresztowania w stosunku do osób, które w jakiś sposób opierały się idei kolektywizacji lub krytykowały ją. A jaki był potencjał siłowy użyty przy realizacji tego zarządzenia? Między okresem października, grudzień 51 roku na terenie województwa koszalińskiego do realizacji tego zarządzenia wprzęgnięto ponad 800 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, ponad 200 członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, żeby tego było mało, zaangażowano również grupy operacyjne Ludowego Wojska Polskiego w postaci 3 plutonów funkcjonujących na terenie powiatu człuchowskiego, miasteckiego czy szczecinieckiego. Część informacji, jak już wspomniałem wcześniej, uzyskiwano w wyniku werbunku informatorów. Tutaj mamy chociażby przykład wymiernej działalności informatora o pseudonimie Las, dzięki któremu możliwe było dokonanie aresztowania Wrocława Bewicza, którego powszechnie uważał aparat bezpieczeństwa za gospodarza, który złośliwie uchylał się od akcji skupu i dostaw obowiązkowych. Może ze względu na płynący czas ja niektóre rzeczy pominę. Wskażę może jeszcze na jedną istotną rzecz, że najlepiej, jeżeli chodzi o wszczynanie śledztw na podstawie doniesień informatorów, funkcjonował
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sławnie, Szczecinku i Wałczu. Natomiast najgorzej pod tym względem funkcjonował Urząd Bezpieczeństwa w Białogardzie, który w toku tej akcji nie zrealizował właściwie żadnej sprawy. Satysfakcja Urzędu Bezpieczeństwa z wykonanej pracy była duża. Lokalny aparat bezpieczeństwa uważał, że realizacja akcji skupu to tak naprawdę zasługa tylko i wyłącznie ich i ostrych represji stosowanych w stosunku do gospodarzy. Dochodziło też często do nadużyć i nadgorliwości ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Mamy tutaj przykład chociażby z 1951 roku z Gromady Pomianowo, gdzie na terenie powiatu białogardzkiego, gdzie aresztowano Józefa Nojko za unikanie realizacji obowiązku dostaw. W późniejszym czasie okazało się, że obywatel ten obowiązek ten spełnił. Natomiast niekorzystnym, wymiernym efektem represji zastosowanych przez funkcjonariuszy tego aparatu bezpieczeństwa było pogorszenie się znacznie stanu zdrowia Józefa Nojko. Do ciekawego incydentu doszło również w roku 1951 w gminie Gost, gdzie właściwie siłą doprowadzono przed oblicze gminy Rady Narodowej jednego ze średniorolnych gospodarzy i zmuszono do deklaracji sprzedaży zboża. Warto też wspomnieć o tym, że lokalny komendant miejscowego posterunku milicji obywatelskiej robił to pod wpływem alkoholu. Może też wskaże również na skąd w ogóle taka brutalność wśród funkcjonariuszy powiatowych Urzędu Bezpieczeństwa. No, należałoby to tłumaczyć tym, że przykład idzie z góry i warto tutaj wskazać chociażby właśnie na działalność szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie, który w 1951 roku stworzył nawet specjalną grupę operacyjną, która miała wizytować między innymi spółdzielnie produkcyjne i kontrolować przebieg akcji żniwnej. Chłopi oporni byli wzywani przez niego na przesłuchania lub tak zwane rozmowy profilaktyczne, jak on je to określał. Warto tutaj wspomnieć również o zarządzeniu z 1950 roku dotyczącego zabezpieczenia akcji żniwnej i ochrony obiektów spółdzielni przed pożarami. To zagadnienie dotyczące pożarów jest też istotne, ponieważ aparat bezpieczeństwa walczył z falą pożarów na wsi, nie tylko zresztą na terenie Pomorza, ale w całej Polsce, właściwie do końca 1956 roku. Co ważne, on to bezpośrednio wiązał z działalnością grup opierających się idei kolektywizacji. Tylko że miał problem w określeniu dokładnej grupy podejrzanych. Z jednej strony uważał, że robili to sami chłopi, którzy nie zostali wciągnięci w struktury spółdzielni produkcyjnych. Z drugiej strony do grupy podejrzanych należali też sami członkowie spółdzielni produkcyjnej, którzy nie chcieli funkcjonować w tych strukturach. Na dodatek do grupy podejrzanych zaliczano również zbrojne podziemie niepodległościowe. W każdym razie zwalczanie przez aparat bezpieczeństwa tych fali pożarów do 1956 roku tak naprawdę wyglądało, no nie przynosiło żadnych efektów. Jeżeli chodzi o wysoki poziom represji aparatu bezpieczeństwa i jego udziału przy kolektywizacji, warto tutaj chociażby wspomnieć o sprawie białogardzkiej czy słynnej sprawie drawskiej, gdzie do zadań politycznych został wciągnięty chociażby szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Drawsku. O pożarach Państwu wspomniałem. Wspomniałem też, że do 1956 roku, czyli do końca okresu kolektywizacji aparatowi bezpieczeństwa przyszło walczyć z farami pożarów. Przyszło walczyć, ta walka była nierówna. Tą walkę aparat bezpieczeństwa przegrywał. Ostatnim ze spraw prowadzonych przez powiatową delegaturę już Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego Złotowie była słynna, była może inaczej, niesłynna, ostatnia sprawa agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem Podżegacze w stosunku do osób podejrzanych o specjalne podpalanie struktur należących do spółdzielni produkcyjnych. O nieskuteczności aparatu bezpieczeństwa w zwalczaniu fali pożarów świadczy chociażby przemówienie ministra Radkiewicza z 1953 roku, który wskazuje ewidentnie na nieporadność funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, którzy niejednokrotnie wskazując winnych podpaleń wskazywali, że podpaleń dokonywali dzieci. Na uwagę w kwestii dotyczącej kolektywizacji i udziału w tym aparatu bezpieczeństwa zasługuje również
werbunek księży katolickich. Dlaczego aparat bezpieczeństwa się na to zdecydował? Dlatego, że chciał złamać działalność kleru, który to często bywał sprzymierzeńcem chłopów w walce z państwem przeciwko kolektywizacji. To jest charakterystyczne zwłaszcza z powiatu bytowskiego. O tym, jak wielkie nadzieje z tym miał aparat bezpieczeństwa, świadczą chociażby słowa szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z 1951 roku. Ja pozwolę Państwu, że zacytuję. Pierwsze otrzymane doniesienia od tej kategorii agentury świadczą o dużych możliwościach rozpracowania wrogiej działalności w spółdzielniach produkcyjnych, a z drugiej strony umożliwiają bardziej produktywne wykorzystanie informatorów. Ja troszeczkę skróciłem tą prezentację, natomiast wynika z tego ewidentnie, że aparat bezpieczeństwa był skutecznym narzędziem do realizacji celów nie tylko politycznych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale również celów gospodarczych. Oczywiście przedstawione przykłady nadużyć i represji stosowanych przez aparat bezpieczeństwa w stosunku do społeczności wiejskiej nie wyczerpuje całego katalogu działań, jakie w tym względzie podejmowano. Natomiast uważam, zresztą też spotkam się z taką opinią, że ówczesna władza komunistyczna kolektywizację realizowała przy większym udziale funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa niż wykwalifikowanej kadry agronomów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu doktorowi. Tak sobie, jak pan doktor o tych represjach mówił, przypomniałem takie stwierdzenie ministra, jeszcze wtedy kierownika resortu bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza, który zapytany przez jednego ze swoich kolegów z PKWN-u, do czego to bezpieczeństwo ma służyć, on odpowiedział: my jesteśmy od represji i te represje będziemy stosować wobec każdego, kto będzie starał się władzę ludową w Polsce obalić. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu pana doktora Witolda Bagińskiego, pracownika Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Tytuł referatu pana doktora to jest działalność wywiadu wojskowego bliskiego zasięgu na przykładzie szczecińskiego punktu operacyjnego numer 2 oddziału 2 Sztabu Generalnego w latach 46-50. Bardzo proszę, panie doktorze. Szanowni państwo, nie wiem, czy mnie słychać dobrze. Chciałbym opowiedzieć o mało znanej, a być może prawie w ogóle nieznanej jednostce działającej na tym terenie. Praktycznie jedyne publikacje, które coś więcej mówią o tym, że taka placówka jak punkt operacyjny numer 2 funkcjonowała w Szczecinie, to się te informacje pojawiły się w artykułach Adama Nogaja opublikowanych w wydanych w Szczecinie tomach studiów nad wywiadem i kontrwywiadem. I ów wywiad wojskowy bliskiego zasięgu to tak zwany wywiad płytki bądź wywiad taktyczny. I zaraz objaśnię, na czym to polegało. Sama koncepcja pracy wywiadowczej tego typu wywodziła się ze służb sowieckich. Natomiast co ciekawe, ten sam model funkcjonował również w przedwojennej dwójce i w Korpusie Ochrony Pogranicza. Chodziło po prostu o to, by stworzyć takie placówki, posterunki oficerskie w istotnych miastach typu właśnie Bydgoszcz na przykład, z których prowadzono działalność wywiadowczą na terytorium przeciwnika i tu ta odległość była różna, to znaczy oczywiście zależało od uformowania terenu, więc od 50 do czasem nawet i 200 kilometrów w głąb terenu. Natomiast w przypadku oddziału drugiego powojennego sytuacja była inna. Rzeczywiście podobieństwo jest. Mam wrażenie, że ten model był po prostu uniwersalny. Natomiast tu jest ewidentnie widoczne, że jest to przeniesienie modelu sowieckiego. Ponieważ oficer, który tutaj jest przedstawiony na zdjęciu, Anatolij Bogatyrew, to był człowiek, który w armii Berlinga pracował w oddziale wywiadowczym, został tam skierowany z Armii Czerwonej i on odpowiadał za przerzucanie grup dywersyjnych, dywersantów przez linię frontu na niemieckie tyły. I ten oficer, tak jak cały szereg innych oficerów sowieckich, tworzył właśnie trzon kadry wczesnego oddziału drugiego powojennego. On jest o tyle może ciekawy, że on stosunkowo długo pracował. Tą specjalnością zajmował się od października 1946 roku akurat w oddziale drugim, natomiast tak naprawdę wcześniej też pewne działania tego typu prowadził, ale tu już wtedy po prostu odpowiadał za to bezpośrednio w centrali. Natomiast ten model to jest wcześniej Razwiedupr, a potem GRU, czyli właśnie sowiecki wywiad wojskowy.
Jeśli chodzi o placówki oddziału drugiego tego typu. Pierwsza z nich powstała w Cieszynie już w lutym 1946 roku. Jej działalność była ukierunkowana na teren Czechosłowacji i nie służyła wyłącznie rozpracowaniu właśnie tego kraju, ale przede wszystkim rozpracowaniu kanałów przerzutowych dwójki generała Andersa, które po prostu właśnie szły poprzez Czechosłowację. Natomiast potem rozważano tworzenie kolejnych i drugą placówką była placówka w Szczecinie. Potem z kolei jeszcze powstała w Jeleniej Górze, ona stosunkowo krótko funkcjonowała, parę miesięcy. Jesienią utworzono placówkę we Wrocławiu, punkt PO numer 7. I potem jeszcze była taka krótko istniejąca placówka w Dziedzicach, przeniesiona potem do Bielska. I jako ostatnia powstała placówka w Gdańsku i Gdyni. Tutaj nazwa się zmieniała, raz był Gdańsk, raz Gdynia, a siedziba była w pewnym okresie w Sopocie, więc to w ogóle była sytuacja dosyć płynna. I generalnie działalność tych placówek była związana przede wszystkim z państwowymi urzędami repatriacyjnymi i z tymi migracjami ludności związanymi właśnie z działalnością PUR. Pierwszym szefem placówki szczecińskiej był Józef Baran. To był weteran wojny domowej w Hiszpanii. Człowiek, który nie znał języka niemieckiego, więc wydawać by się mogło, że ta działalność przeciwko Niemcom to jest niekoniecznie dla niego dobra sprawa. Ale z drugiej strony to był jeden z nielicznych oficerów polskiego pochodzenia, jaki w ogóle był wtedy w służbie. A poza tym był to kolega generała Komara, nawet nie tylko z wojny w Hiszpanii, ale także dlatego, że wcześniej przed powrotem do kraju pracowali obaj w polskiej misji wojskowej w Paryżu. Baran został właściwie bardzo prowizorycznie przeszkolony, natomiast jego narzędzia to były głównie zaświadczenia, które mówiły o tym, by udzielać mu pomocy w prowadzonej działalności, żeby go nie kontrolować, żeby mógł odwiedzać jednostki wojskowe i stamtąd zdobywać współpracowników. I to jest pierwszy agent właściwie, jakiego placówka zwerbowała, właściwie sam ten oficer. On początkowo pracował sam, potem sam sobie znalazł, że tak powiem, kolegę podwładnego, potem on się nie sprawdził, werbował kolejnych, natomiast ta placówka w szczytowym momencie to było 4-5 oficerów plus personel pomocniczy, radiotelegrafista, potem był i kierowca. Generalnie to się zmieniało, nie była ta liczba stała. I tak, tutaj mamy sytuację, w której Baran pojechał do jednostki, spotkał się z człowiekiem, bardzo błyskawiczna sprawa werbunku, w ogóle kwestia nawet konspiracji tego, że on jest tu zapraszany na obiad i tak dalej, w obrębie właśnie tutaj samej jednostki. Chwilę potem jest podpisanie zobowiązania, szkolenie bardzo krótkie i był przygotowywany do tej misji, którą tutaj ten punkt operacyjny prowadził. I tak, tu jest pewna różnica w stosunku do placówek wywiadowczych MBP, mianowicie wywiad i właśnie oddziału drugiego tych pozostałych. Ten wywiad płytki polegał na pracy z tak zwanymi agentami marszowymi. To pojęcie wywodzi się z języka rosyjskiego od agent marszrutnik, czy też marszowej agent, albo coś tego typu. W każdym razie chodziło o współpracownika, którego przerzuca się za linię frontu, na powiedzmy od 2 tygodni na przykład do 2 miesięcy. On ma do pokonania marszrutę, czyli tą trasę, podczas której ma wykonać jakieś zadania. Wywiad płytki w dużym stopniu opierał się na rozpoznawaniu po prostu terenu, po to, żeby wiedzieć ewentualnie na terenie pogranicznym po stronie przeciwnika, co tam się znajduje, gdzie są jednostki wojskowe, lotniska, istotne zakłady przemysłowe, węzły komunikacyjne i tak dalej. I taka była koncepcja tego wszystkiego. Oczywiście oddział drugi, tak mocno obsadzony przez Sowietów, to była formacja, która również w ten sposób zasilała sowiecką armię w tego typu informacje. Konarski przed przerzuceniem w teren otrzymywał taki rozkaz. Oni byli generalnie traktowani na ogół po prostu jako żołnierze, nie tylko agenci, ale i żołnierze. Byli zresztą werbowani w jednostkach liniowych, byli werbowani na przykład z WOP-u, bardzo różnie, ale też prowadzono werbunek Niemców, to znaczy wtedy wykorzystywano bardzo mocno kwestię wysiedlania Niemców z terytorium Polski i mechanizm placówki oficerskiej, i tej szczecińskiej, i tej wrocławskiej głównie, polegał na tym, że ci ludzie wyjeżdżali z terytorium Polski jako rzekomi Niemcy, natomiast wracali jako repatrianci z polskich sił zbrojnych. To było tyle możliwe, że kursowały pociągi wahadłowe ze Szczecina do Lubeki, do brytyjskiej strefy okupacyjnej
i wracały potem z repatriantami, a wyjeżdżały oczywiście z Niemcami. Ten mechanizm był możliwy do utrzymywania do końca roku 1946, kiedy te wyjazdy do strefy brytyjskiej były bezpośrednio prowadzone. Potem była bardzo ciężka zima, w związku z czym nawet port zamarzł, natomiast też nie było możliwe w takich warunkach przewożenia ludzi w wagonach, takich jakie ówcześnie były, w związku z czym na okres zimowy wstrzymano to wysiedlanie, to przewożenie ludzi i reaktywowano to dopiero wiosną 1947 roku, natomiast Brytyjczycy się wtedy, że tak powiem, wycofali z tej całej akcji, stwierdzili, że wszystko, co mieli zrobić, to zrobili, w związku z czym od tego momentu to wysiedlanie postępowało poprzez wywożenie tylko i wyłącznie do strefy sowieckiej. Czyli taki agent marszowy wtedy znajdował się na terenie strefy sowieckiej, a przerzucenie się, przerzut do strefy brytyjskiej to już była jego własna kwestia własnej inwencji. Natomiast wykorzystywano to, że po prostu ochrona granicy nie była zbyt poważna. Natomiast ten mechanizm był o tyle wygodny, że w zasadzie ci ludzie bezpiecznie sobie tam przejeżdżali. Problemy były z dostępem do dokumentów oczywiście, w związku z czym różne wpadki się zdarzały, kiedy były jakieś kontrole. Natomiast ci ludzie byli bardzo prowizorycznie przeszkoleni, w związku z czym właściwie musieli bazować na własnym sprycie i inwencji. Tu właśnie można zresztą zobaczyć. Jest z jednej strony mowa o tym, że tajny pracownik, czyli agent marszowy Nork, z jednej strony wyjeżdża do Lubeck jako właśnie Niemiec i ma dokumenty jakieś tutaj wydane takie prowizorycznie, a z drugiej strony ten sam Nork wraca akurat z innego zadania pociągiem repatriacyjnym. Także tu można to zobaczyć. Natomiast oficerowie punktu operacyjnego pracowali głównie w PUR, to znaczy owszem była pewna siedziba tej placówki, natomiast tak naprawdę główne miejsce pracy to był PUR i po prostu na etapie przyjmowania tych Niemców dołączano do transportów tych współpracowników, a oczywiście jak wracali jako repatrianci, to się zgłaszali w umówione miejsce i składali raporty. I to jest jeszcze taka dodatkowa część działalności placówki, mianowicie przeprowadzanie rozmów z repatriantami. W PUR-ze była, tak jak nawet wczoraj wspomniałem, grupa operacyjna kontrwywiadu MBP. Grupa to dużo powiedziane, bo tak naprawdę to był jeden czy dwóch oficerów. Natomiast ich zadania były związane z kontrwywiadem. Natomiast tu chodziło o to, że oficerowie wywiadu wojskowego starali się zebrać informacje od repatriantów, od żołnierzy. Po pierwsze, jaka tam jest sytuacja i w ogóle sytuacja taka ogólna, ale także związana z konkretnymi problemami, którymi wojsko się ówczesne interesowało. A poza tym niejednokrotnie zdarzało się, że zdobywano w ten sposób oryginalne dokumenty z terenu Niemiec. To wszystko oczywiście potem było przesyłane do Warszawy. Oficerowie, tacy jak właśnie kapitan Baran, sporządzali co jakiś czas takie raporty, gdzie meldowali, co się dzieje właśnie w tych zachodnich strefach okupacyjnych. No tu warto dodać, że placówka szczecińska działała na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej wyłącznie i to też nie całej, ale jej północnej części. Tutaj to mniej więcej widać. PO1 to jest placówka Gdańsk-Gdynia. Ona początkowo była rzeczywiście w 1947 roku koncepcja, żeby ona też działała na tym terenie północnym. Potem tu działał właściwie tylko i wyłącznie Szczecin, a placówka Gdańsk-Gdynia skoncentrowana była na prowadzeniu tak zwanego wywiadu morskiego, czyli przerzucaniu agentury do różnych krajów, nawet do Stanów Zjednoczonych, ale to się niespecjalnie udawało, na statkach. Natomiast placówka 7 Wrocław i 2 Szczecin rozpracowywały określone tereny tej strefy okupacyjnej amerykańskiej i brytyjskiej, no bo to traktowano jako tą umowną granicę z przeciwnikiem. Natomiast w lipcu 1947 roku, kiedy nastąpiło połączenie wywiadu cywilnego z wojskowym, zmieniły się różne rzeczy, dlatego że zreorganizowano pracę oddziału drugiego, stwierdzono, że pewne działania się dublują, dlatego że żeby tą działalność na terenie tych stref prowadzić, zaczęto tworzyć takie tak zwane rezydentury nielegalne, czyli po prostu agenci osiadali gdzieś na terenie Niemiec i zbierali jakieś informacje. Natomiast wówczas właśnie w 1947 roku w lipcu stwierdzono, że ten mechanizm dubluje działalność głównej części pionu operacyjnego i nakazano im wyłącznie zbieranie informacji na temat poszczególnych elementów strefy brytyjskiej. To jest to określone jako właśnie ten teren, właściwie cała ta północna część. I na czym to, przeskoczyłem, na czym to polegało? Otrzymywali instrukcję, w której było po prostu podane, że mają na przykład zająć się jakimś miastem, ilość mieszkańców, co tam się w ogóle dzieje, co znajduje, jakie są ciekawe obiekty z punktu widzenia wywiadu wojskowego i ci ludzie po prostu wyjeżdżali na taką misję i mieli zadanie być tu, a tu, zebrać informacje, wrócić, sprawozdawać i jechać ponownie. To mniej więcej widać, jaka była częstotliwość oraz to, gdzie są przerzucani. Jak widać, Świnoujścia tu jest bardzo dużo. To wynikało po prostu z tego, że PO2 miał dosyć duże problemy z formacjami WOP-u, to znaczy tutaj na zachód od Szczecina
WOP im po prostu łapał agentów jeszcze na terenie Polski, w związku z czym były duże trudności w dogadaniu się. Natomiast w Świnoujściu się udało dogadać i ludzie, oficerowie WOP-u pomagali w przerzutach. Tu mamy granicę z Niemcami w Świnoujściu, w stronę Albek i dzisiejszy widok i ten z dokumentów. I tu jest właśnie dokument, gdzie jest mowa o tym, że wspomniany wcześniej agent Nork jest po prostu przerzucany, jest napisane wręcz, który oficer uczestniczył w przerzuceniu ze strony WOP-u, co swoją drogą pokazuje, że stopień konspirowania tych agentów był stosunkowo słaby, skoro niejednokrotnie było tak, że co misja, to inny oficer WOP-u pomagał w przerzucie. No ale to jest specyfika tych czasów i tych prymitywnych metod działania. Ci ludzie, trafiając do Niemiec, przyjeżdżali do takich miast jak na przykład Bichen, niedaleko Hamburga. To był węzeł kolejowy średniej wielkości. No i chodziło o to, by rozpoznać, co się tam znajduje, zebrać, nie wiem, kupić mapy, zebrać jakieś informacje szczegółowe. I potem był sporządzany taki raport. On trafiał do Wydziału Analitycznego Wywiadu Wojskowego, a potem prawdopodobnie do Sztabu Generalnego. I w ten sposób kompletowano informacje na temat tego, co się znajduje na terenie potencjalnych działań wojennych w przyszłości. I tak, w 1947 roku jesienią zmienił się szef tej placówki szczecińskiej. Kapitan Baran okazał się bardzo nieudolny, nie dbał o konspirację. Doszło do takiej sytuacji nawet, że siedziba, która pierwotnie znajdowała się w jego mieszkaniu, była nie tylko zwykłą siedzibą, ale tam mieszkała także jego matka i konkubina, w związku z czym to nie zapewniało konspiracji w należyty sposób. On dopuszczał się różnego rodzaju, nazwijmy to, uchybień służbowych, mówiąc eufemistycznie. Natomiast potem ściągnięto Szczepańskiego. On wcześniej pracował we Wrocławiu. Natomiast to był oficer o tyle ciekawy, że to jest przedwojenny dwójkarz. To jest bardzo rzadka sytuacja, kiedy człowiek z wywiadu przedwojennego służył w komunistycznym wywiadzie wojskowym. I potem pod koniec lat 40., kiedy były różnego rodzaju czystki, sprawa Szczepańskiego była poruszana jako element złej polityki personalnej w oddziale drugim. Natomiast ówcześnie on, jak kiedy robił placówkę, zajął się tym, by zdobyć infrastrukturę i pozyskano taką siedzibę w centrum Szczecina oraz lokale konspiracyjne. Był pomysł, żeby przejąć restaurację i tam zbierać informacje od repatriantów. No, różne pomysły były. W każdym razie działalność się rozwijała. Ci ludzie poprzez na przykład Świnoujście pokonywali całe takie wielkie trasy. No i zbierali informacje o tych poszczególnych miejscach. Natomiast problem się zrobił, kiedy nastąpiła blokada Berlina, ponieważ na terenie brytyjskiej i amerykańskiej strefy zaczęto poważniej sprawdzać dokumenty i okazało się, że ci ludzie wpadali w głupi sposób. Wcześniej potrafił ich łapać WOP, łapali Sowieci na terenie swojej strefy, a tu się okazało, że w ogóle samo przejście do zachodnich stref jest problemem, w związku z czym wstrzymano na pewien czas pracę, przeszkolono ich i potem zaczęto ich ponownie przerzucać. Tu możemy zobaczyć, jak to wyglądało, jaka była liczebność na początku 1949 roku tych ludzi. Ten zielony jest związany z placówką wrocławską, czerwoni to jest Szczecin. I jak widać, trafiają do różnych miejsc, zbierają informacje. Był też wówczas taki pomysł, by też tworzyć jakby ponownie rezydentury, po prostu dlatego, że podczas krótkiego pobytu zebranie takich szczegółowych informacji było trudne, zwłaszcza jak gdzieś była jednostka wojskowa, były jakieś ruchy wojsk, no to osoba, która siedziała tam na stałe na miejscu, była w stanie ewentualnie coś przy tym zrobić. Więc takie pomysły były, ale koncepcje się zmieniały właściwie co chwilę, w związku z czym nawet trudno mówić o jakimś stabilnym funkcjonowaniu tego całego systemu. W 1948 roku zmienił się szef placówki i wspomnianego dwójkarza Szczepańskiego zastąpił Tadeusz Lityński, przedwojenny komunista, więzień Berezy Kartuskiej, potem reemigrant z Francji. Placówka wtedy była najbardziej rozbudowana kadrowo, natomiast borykała się ze sporymi problemami, bo się okazało, że niby tych agentów było dużo, ale kiedy dokonał weryfikacji osobistej po swoim poprzedniku, okazało się, że spora część z nich po prostu jest na tyle zdekonspirowana, że wiedzą o sobie i że właściwie to jest po prostu tak nie powinno być. W związku z czym zrobiono czystkę, no i oczywiście możliwości pracy były słabe. Te pieczątki, które tutaj Państwo widzą, one są z kolei związane z kamuflowaniem tej placówki na terenie Szczecina. To znaczy oczywiście nie mogła funkcjonować jako placówka wywiadu wojskowego, w związku z czym było to Biuro Kontroli Domów Wypoczynkowych Sztabu Generalnego w ramach Departamentu Zdrowia. Więc to jest taka ciekawostka. W Gdańsku to był w pewnym momencie jako organizacja Dąbrowszczaków nawet. W każdym razie w tym 1949 roku te problemy narastały, ponieważ możliwości przerzucania właściwie były przez zieloną granicę wyłącznie już tylko.
W związku z czym no, działalność co jakiś czas stawała dęba po jakichś wpadkach. Natomiast jej końcówka to jest rok 49 jesień, po prostu dlatego, że w wywiadzie zrobiono bardzo poważną czystkę. Czystka dotyczyła i agentury, i pracowników, w związku z czym po prostu w pewnym momencie wstrzymano w ogóle działalność operacyjną i przerzucanie tych ludzi. I nie bardzo było wiadomo, co zrobić, dlatego że zapadła decyzja o rozdzieleniu wywiadów, w związku z czym do momentu wypracowania nowej koncepcji właściwie działalności jakiejś poważniejszej nie prowadzono. Potem stwierdzono, że ta placówka szczecińska razem z tą z Gdańska-Gdyni będą zalążkiem wywiadu morskiego, czyli to, co wcześniej wspomniałem o tych sprawach statków i rozpoznawaniu wybrzeża. I tak się rzeczywiście stało. Ta placówka przestała właściwie działać w tym starym trybie we wrześniu 50 roku. Reaktywowana została w kwietniu 51 roku, również jako punkt operacyjny numer 2. I ona funkcjonowała pod tą nazwą aż do początku lat 60. Potem nazwa się zmieniła, ale generalnie ta ekspozytura w Szczecinie istniała, w związku z czym ona przez pewien czas nawet funkcjonowała w obrębie wyodrębnionego z wywiadu wojskowego oddziału drugiego marynarki wojennej. To było między końcem 53 roku a rokiem 57. I w latach 50. siedziba się znajdowała pod innym adresem, ale to jest w zasadzie równoległa ulica do tej poprzednio pokazanej. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę placówkę, to można powiedzieć tak. Mamy sytuację paradoksalną, ponieważ wydawać by się mogło, że mówimy o latach 40., kiedy dokumenty były mocno niszczone, ale w przypadku wywiadu wojskowego mamy sytuację odwrotną. Dokumentów jest tak dużo, że ja nawet przygotowując swój referat, utonąłem w nich po prostu, dlatego że właściwie prawie każdego agenta są dokumenty, jest dobra sprawozdawczość, bardzo dużo szczegółowych informacji, więc jest to w zasadzie wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o badanie aparatu bezpieczeństwa w tym okresie. Jeżeli chodzi o podsumowanie jakby działalności, można stwierdzić, że to właściwie była jedna wielka improwizacja. I na początku okresu powojennego zbieranie tego typu informacji miało pewien sens. Spodziewano się, że może wybuchnąć trzecia wojna światowa i na gorąco przygotowywano się do tego, by w razie czego odeprzeć ewentualny atak. Potem, kiedy sytuacja się ustabilizowała, to się zmieniło i stąd ten pomysł, by po prostu ta placówka rozpracowywała teren ewentualnego przyszłego uderzenia w kierunku północno-zachodnim. Natomiast tak naprawdę to już wykracza poza tę cezurę, którą tu przyjąłem. Dziękuję bardzo. Nie wiem jak państwo, ale mi się wydaje, że pan doktor nie utonął w tych dokumentach, wręcz przeciwnie. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, mamy małą zmianę tutaj. Nie będzie referował, ponieważ nie ma pana Andrzeja Biercy. Dlatego zapraszam teraz pana Grzegorza Jończyka, który przedstawi referat pod tytułem Walka z religantami i klerykałami w szeregach PZPR województwa koszalińskiego w latach 50-60. W oparciu o analizę teczek osobowych ukaranych towarzyszy. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Jestem doktorantem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Piszę rozprawę doktorską na temat właśnie walki z religiantami i klerykałami w partyjnych szeregach województwa koszalińskiego w latach 1950-75. I chciałbym tutaj pominąć jako taki wstęp, ten, który jest oczywisty, ten, który tu często słyszymy, a przejść już konkretnie do tych rzeczy, które bezpośrednio będą związane z obiektem moich zainteresowań. Wspomnę tylko, że działania aparatu bezpieczeństwa do 1956 roku wyznaczane były zawsze przez Moskwę i zależały od polityki kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zadania te bezpieka ustaliła jakoby w takiej kolejności: likwidacja partyzantki niepodległościowej, rozbicie nelegalnej opozycji, czystka w armii i ta rzecz, która mnie będzie interesowała, poszukiwanie tak zwanego wroga wewnętrznego w partii, do których oczywiście to wrogów zaliczać będziemy religiantów i klerykałów. Wiemy z doświadczenia, że było ich bardzo dużo. Ludzie chodzili do kościoła, ludzie dawali dzieci do komunii, uczestniczyli w spowiedziach świętych. Wszystko to było inwigilowane, śledzone i odpowiednio karane przez towarzyszy partyjnych.
W 1950 roku z części województwa szczecińskiego wyodrębniono województwo koszalińskie i wtedy w roku szkolnym już, w 1950-51 w całym województwie religii uczyło zaledwie 69 osób. Kapelanów było 54, sióstr zakonnych 5, 10 osób świeckich. Powołuje się tu na pracę doktora Zbigniewa Stanucha. Ale znalazłem również w Wydziale Administracyjnym Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie wykaz wszystkich punktów katechetycznych na terenie województwa koszalińskiego w omawianym okresie, w którym prowadzone były lekcje religii. Służby dokonały inwigilacji 18 parafii. Podane dokładnie zostały nazwiska katechetów, osób cywilnych prowadzących naukę religii. Podano miejsca, to były dom prywatny, katolicki, zakonny, świetlica, daty i godziny, kiedy te wszystkie rzeczy się odbywały. Ale na uwagę szczególną w moim odczuciu zasługiwały nazwiska osób, partyjniaków należących do PZPR-u, którzy też lekcje religii odprawiali. Była to Kamila Jaksiboga z Manowa, Kacper Lechowicz z Bonina, Kazimierz Leszczyński z Rzechcina. Są to członkowie PZPR-u. Oczywiście oni natychmiast zostali pociągnięci do odpowiedzialności, gdzie ta sprawa wyszła, mając teczki osobowe założone, ponieśli odpowiednie konsekwencje. Członkowie partii za łamanie dyscypliny partyjnej byli karani z różną surowością. Zależało to od ważności zajmowanego stanowiska w partii. Im ktoś piastował wyższe stanowiska, tym bardziej musiał się ukrywać ze swoimi przekonaniami religijnymi. Pojawiły się w 1953 roku tezy wobec Kościoła, które partia lansowała. Zacytuję. Na szczeblu Komitetu Wojewódzkiego i Komitetu Powiatowego nie należy tolerować w aparacie ludzi religijnych i praktykujących. Na szczeblu Komitetu Gminnego, Zakładowego, zachowując pewną tolerancję wobec religijności, nie należy dopuszczać do aparatu partyjnego klerykałów. Nie należy również dopuszczać religiantów i klerykałów do instancji partyjnych na szczeblu KW i KP oraz większych zakładów pracy. Szczególną czujność wobec niebezpieczeństwa klerykalizmu należy okazywać w stosunku do aktywu propagandowego partii. Miał tu na myśli prelegentów, wykładowców szkolenia partyjnego, odpowiedzialnych pracowników radia, telewizji czy nauczycieli. Koniec cytatu. Aparat partyjny, moi państwo, brał pod lupę szczególnie nauczycieli, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, UB czy późniejszego Służby Bezpieczeństwa, ale też prokuratorów, dziennikarzy, lekarzy, aktorów. Ten tak zwany autorytet społeczny, który był w pierwszej linii do walki z klerykałami i religiantami w partyjnych szeregach. Jeszcze w latach 40. istniały tak zwane trójki partyjne. Tworzyli je pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR, zastępca komendanta Milicji Obywatelskiej Komitetu Powiatowego, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej i organ ten miał charakter dochodzeniowo-śledczy. Ja szczegółowo za chwileczkę omówię sprawy związane z formą tworzenia tych organów i sposobem, w jaki przesłuchiwali oskarżonych towarzyszy. Oczywiście podobnie szeroko karano za posiadanie obszarnicze, malwersacje gospodarcze, a nawet kłusownictwo. Członkowie egzekutywy musieli być klarowni światopoglądowo, gdyż tak jak powiedziałem, oni wraz z całą POP stanowili ten pierwszy front do walki z klerykałami. Lżejszym wykroczeniem było religianstwo. Natomiast klerykalizm uważano za zdradę interesów partii, za co najczęściej usuwano z partyjnych szeregów i pozbawiano również pracy. Często to się zdarzało, analizując teczki akt osobowych, często jestem świadkiem takich rzeczy i załatwiano osobiste porachunki, eliminując z partii osoby niewygodne. Oczywiście szerzyły się różnego rodzaju animozje wewnątrz kolegów partyjnych. Donosili na siebie, razem pili alkohol, potem wydawali siebie i te rzeczy, ja tu podam konkretne jeszcze przykłady, jeśli zdążę, takich naprawdę nieetycznych zachowań ludzkich, które miały miejsce na co dzień. Czystość ideologiczną kandydatów i członków partii oceniano podczas obrad podstawowej organizacji partyjnej, egzekutywy Komitetu Powiatowego i Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. Te rzeczy, te trzy organy służyły temu, aby inwigilować, wychwytywać i karać towarzyszy za skłonności religijne. Pierwszy przykład, który chciałem podać, ten przykład też był omawiany jeszcze we wrześniu na konferencji w Słupsku z panem profesorem Romanowem. Dyskutowaliśmy na temat Seweryna Piątka. Jest to człowiek, króciutko powiem, kierownik szkoły podstawowej w Kamieniu, gmina Radawnica, powiat Złotów.
zarzucono mu, cytuję, nauczyciel wychowuje młodzież w duchu nacjonalistycznym i klerykalnym. Oczywiście nie pomogły liczne prośby, wyjaśnienia, odwołania nauczyciela o zmianę decyzji. Stanowisko WKKP było jednoznaczne i ostateczne. Pozbawiono go pracy, wyrzucono go z pracy i pozbawiono mieszkania służbowego. Jak analizowaliśmy dogłębnie sprawy związane z teczką Seweryna Piątka, okazało się, że on był więźniem obozu koncentracyjnego, przeprowadzano na nim różnego rodzaju badania pseudomedyczne. To była postać tragiczna. Takich postaci było sporo. Komuniści po wojnie chcieli coś z tymi ludźmi zrobić. Nie wiem, czy w nagrodę dawano im jakieś stanowiska kierownicze, na przykład w szkołach. Oni nie zawsze do końca, przykro mi to powiedzieć, ale byli w pełni odpowiedzialni za swoje czyny. Trauma i to wszystko, co wydarzyło się w czasie wojny, decydowało o tym, że oni potem nie pełnili tak, jak powinno się pełnić tych obowiązków, na które im tam gdzieś tam nałożono. Także Seweryn Piątek, długa to jest historia, zostawmy na razie, powiem tylko tyle, że w wyniku badań i wyroku Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Koszalinie zostaje usunięty z partii i pozbawiony pracy. Przykładowo również w 1952 roku na posiedzeniu egzekutywy POP we Wrześnicy, powiat Sławno, rozpatrzono sprawę tamtejszego sekretarza, którego postanowiono wydalić z partii za to, cytuję, że był sługusem imperializmu i jako członek Zrzeszenia Świadków Jehowy prowadził robotę wrogą na odcinku młodzieżowym. I tu zwrócę Państwu uwagę, bo pojawi się kilka właśnie zarzutów, nazwisk ludzi wyrzuconych z partii za przynależność, jak komuniści mówili, do sekty Jehowy. My się często zastanawiamy, badam to osobiście już dość długo w koszalińskim archiwum, bo tych przypadków jest naprawdę sporo, jak to się działo, że właśnie świadkowie Jehowy byli w partii. Czy zapisali się do partii, a dopiero potem poznali, jak to mówią, prawdę, co jedno z drugim koliduje, bo ten światopogląd, szczególnie w tym wypadku świadków Jehowy, absolutnie wyklucza bycie partyjnym. Ale tych przypadków będzie tu za chwileczkę więcej. Zobaczcie Państwo, kolejny przykład. Wiktor Wójcik, rolnik z Bytowa, właściciel, miał 7,5 hektara gospodarstwa rolnego. Terenowa POP w Bytowie wykluczyła go z partii za to, że 15 miesięcy nie uczęszczał na zebrania partyjne, a co gorsza, właśnie należał do świadków Jehowy. I tutaj decyzję podpisał pierwszy sekretarz POP w Bytowie, Zenon Basik. Za chwileczkę pojawią się kolejne przykłady towarzyszy należących również do sekty, jak to mówili komuniści Jehowych, ale jeszcze tu taki fajny kolejny przykład. Podczas zebrań POP starano się gorliwie badać przeszłość swoich kolegów, wytykając im przy okazji klerykalizmu inne przewinienia. To się zawsze łączyło. Odzwierciedleniem tego niech będzie uchwała KW PZPR w Koszalinie, gdzie czytamy: na posiedzeniu POP przy Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Miastku, dzięki analizie życiorysów kandydatów do władz partyjnych, zdemaskowano i wykluczono z szeregów partii niejakiego towarzysza Majewskiego, który w czasie okupacji był w armii hitlerowskiej w stopniu oficera, wrogo ustosunkowany do ZSRR i przez swój fanatyczny, religijny fanatyzm zmierzał do rozbicia organizacji partyjnej. Jakie zarzuty? Na jednej szali stawia się to, że jest on oficerem armii hitlerowskiej, że nie lubi Związku Radzieckiego, ale też sprawa klerykalizmu. Wszystko jakoby równe. Jest to rzecz niepojęta. Jak można było połączyć pewne zarzuty, stworzyć obraz naprawdę groźnego, niebezpiecznego człowieka, którego trzeba będzie zniszczyć. Ja już tu wspominałem, ale jeszcze wyjdą te sprawy, że często dochodziło do tego, że towarzysze partyjni sami między sobą rozgrywki różnego typu psychologiczne, wewnętrzne prowadzili, używając machiny partyjnej, używając zespołów orzekających Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej czy Miejskich Komisji Kontroli Partyjnej, aby te swoje porachunki, te swoje rozgrywki gdzieś tam załatwiać. To są też rzeczy typowo nieetyczne, ale nagminnie spotykane w tamtych czasach. W wykazie osób wykluczonych z partii o 17 sierpnia 50 roku figuruje Jan Stenka. Był on kierownikiem PGR w Imiołach. POP w Potulsku wykluczyła go ze swoich szeregów za, cytuję, wrogi stosunek do robotników, wrogą propagandę i klerykalizm. Szczególnym powodem zainteresowania się organizacji partyjnej tego Stenki była jego wypowiedź w trakcie dyskusji z kolegami na temat światopoglądu.
rzekł, że jesteście za młodzi, aby twierdzić, że Boga nie ma. I to wystarczyło, że postawiono go przed sądem partyjnym i poniósł konkretne konsekwencje. Felix Seiden to był maszynista z Człuchowa. Decyzją tamtejszej POP 24 sierpnia 50 roku został wykluczony z partii też za przynależność do Świadków Jehowy i za to, że nie podpisał apelu sztokholmskiego. Zapewne taka postawa wiązała się ściśle z doktryną religijną, ja już wspominałem, i apolitycznym nastawieniem zrzeszenia, mówię tu o Świadkach Jehowych, do których należał Seiden. Dorzucono mu jeszcze ten apel sztokholmski, pewnie jakieś malwersacje, pewnie to, że nie płacił, pewnie na pewno, bo to akurat stwierdziłem, nie płacił składek członkowskich, nie uczęszczał na zebrania. Wszystko to razem zadecydowało, że pociągnięty został do tych najwyższych konsekwencji, pozbawiony został legitymacji partyjnej, no a to równoznaczne było też z tym, że wyrzucono go z pracy. Kolejny Piątek, to jest teraz Franciszek pierwszy, o którym mówiłem, był Seweryn Piątek, teraz jest Franciszek Piątek. Mało znana postać, w 50 roku zostaje wyrzucony z partii za klerykalne poglądy i wrogość, jaką kierował się, komentują sens istnienia spółdzielni produkcyjnej w Sypniewie. To też wystarczyło do tego, żeby go wyrzucić z partii. W 51 roku pracownica Barki Darłowo Emilia Jarmusz z domu Chałupka została skreślona z listy partyjnej za przynależność do sekty Jehowej i dodatkowo zarzucono jej jeszcze całkowicie bierną postawę społeczną. Ominę parę rzeczy, bo tutaj nie wiem, czy w czasie się wyrobię. 11 grudnia 1953 roku pracownik WKKP Jan Zdziebko przesłuchiwał Zygmunta Kanigowskiego, to jest członka egzekutywy KP i sekretarza POP w Słupsku. I temuż to Kanigowskiemu zarzucono uchylanie się od pracy i wzięcie ślubu kościelnego. Obwiniany tłumaczył się tym, że wziął ten ślub kościelny, bo zmusiła go do tego jego przyszła żona. Oni często się w ten sposób tłumaczyli, tak? Ale popełnił jeszcze ciekawy błąd, bo komisja kontroli, zespół orzekający konkretnie go przesłuchiwał i zapytali go, czy był towarzysz u spowiedzi. On powiedział, tak, oczywiście, byłem u spowiedzi, bo ksiądz tego chciał. No to wtedy postawiono mu kolejny zarzut, że zdradził tajemnicę partyjną, ja będąc przy spowiedzi. I to już zadecydowało, że gościa całkowicie ukarano nieodwołalnie. 31 sierpnia 1953 roku zespół orzekający WKKP w czteroosobowym składzie rozpatrzył sprawę pierwiastkową, bo takie sprawy często się pojawiają w dokumentach, Aleksandra Sapiechy. Piastował on zaszczytne stanowisko sekretarza propagandy Komitetu Powiatowego w Sławnie. Zarzucono mu, że posiada słabo skrystalizowane oblicze polityczne, o czym świadczy przetrzymywanie w jego mieszkaniu obrazów o treści religijnej. Sprawa polegała na tym, że jak zawsze, jak często oni się spotykali w różnych miejscach, Sapiecha zaprosił do siebie kolegów partyjnych, zrobili imprezę, dobrze tam zakrapili to alkoholem, no i koledzy donieśli zaraz po wyjściu od niego z mieszkania, a wcześniej fajnie się bawili, że u towarzysza Sapiechy wiszą obrazy religijne. No i towarzysz Sapiecha został oczywiście przesłuchany, nie został tu w tym akurat wypadku, nie został pociągnięty do najwyższej odpowiedzialności, czyli nie urwano mu w cudzysłowie głowy, bo tam w Sławnie rozgrywki były jeszcze innego typu. Większe afery się pojawiły i Sapiecha był wykorzystywany do, no, powiedzmy, złagodzenia tego konfliktu narastającego w Sławnie od jakiegoś tam czasu. W tym samym czasie, moi państwo, wykluczono z partii 236 osób. Ogólnie za różnego rodzaju nadużycia, pijaństwo, chuligaństwo, załamanie dyscypliny partyjnej, 14 tylko za klerykalizm. To jest ten czas taki, który no jeszcze nie jest momentem kulminacyjnym. Ja streszczając, już nie chciałbym tutaj za dużo podawać rzeczy, ale powiem tak. To apogeum nastąpi, ta kulminacja tych restrykcji wymierzonych w towarzyszy partyjnych pod kątem religijnym nastąpi po lipcu 1958 roku, kiedy, jak wiemy, Komitet Centralny PZPR wystosował słynny list lipcowy do wszystkich komitetów powiatowych, wojewódzkich, gminnych w całym kraju, określający zdecydowaną politykę antykościelną w szeregach PZPR-u. I wtedy pojawiają się naprawdę liczne teczki, ja dlatego
temacie zarysowałem rok aż 60., chociaż na razie nie podałem żadnego przykładu z roku 60. Podam jeden może. 12 września 60. roku przewodniczący Paweł Błażejewski, to był przewodniczący WKKP w Koszalinie w tamtym okresie czasu, poinformował zebranych o okolicznościach wykluczenia z partii Władysława Czecha. To był sekretarz Komitetu Powiatowego w Słupsku, dość wysoka szycha. Powodem wykluczenia miało być to, że nie potrafi on wychować swojej rodziny w duchu ateistycznym. Celowo podaję ten przykład, bo ich są dziesiątki, że jak się do towarzysza nie można było przyczepić, to się przyczepiano do dzieci, do żony, teściowej, która gdzieś tam widziana była w procesji bądź w kościele, w jakichkolwiek, powiedzmy sobie, czynnościach religijnych, które gdzieś tam miały miejsce. Kolejny członek egzekutywy, Marian Orłowski, zdecydowanie poparł swojego przedwódcę takimi słowami. Aktyw partyjny musi mieć skrystalizowane stanowisko w stosunku do religii. WKKP i inne instancje partyjne nie powinny w powyższych sprawach stosować żadnej taryfy ulgowej. I oczywiście znalazło to odpowiedź w związku z tym, że z występującymi zjawiskami religianca wśród aparatu partyjnego i funkcjonariuszy MO, egzekutywa KW zobowiązuje Wydział Propagandy oraz wszystkie komitety powiatowe do systematycznej pracy ideowo-politycznej z tymi funkcjonariuszami i ich żonami. Czyli chodzi też o to, że towarzysze partyjni, a szczególnie ci, którzy piastowali jakieś tam zaszczytne stanowiska propagandowe, czy w komitecie powiatowym, nawet gminnym, byli w pełni, musieli być w pełni odpowiedzialni za to, jak wychowywana jest rodzina. Typowo ateistycznie, typowo antyreligijnie, żadne procesje, żadne spowiedzi, żadne komunie święte, całkowicie dalecy od Kościoła. To się oczywiście, jakbyśmy patrzyli ten cały okres czasu od 50 roku aż do 75, jeszcze nie sięgam aż tak daleko, ale przez długi okres czasu to się oczywiście zmieniało. Były fale, gdzie te restrykcje były większe i były mniejsze. Kończąc, powiem tak. Działania, polska partia dzieliła wykroczenia, tak jak już wspomniałem, religijne na dwie zasadnicze grupy. Tak jak wspominałem, mianem religianstwa określano tych ludzi, członków partii, których przyłapano na uczestnictwie w praktykach religijnych. I to była mniej szkodliwa praktyka niż klerykalizm, bo klerykałami byli też członkowie partii, którzy chodzili do kościoła, najczęściej jeździli gdzie indziej, jak kościół był w danej miejscowości, to na mszę jeździli 12-15 kilometrów dalej, żeby towarzysze tego dokładnie nie wyśledzili. Ale klerykałem był ten, który jeszcze utrzymywał bliskie kontakty z księdzem. Czyli na przykład zapisał się do, albo pracował, w, powiedzmy sobie, no na plebanii, coś tam robił, czy po prostu współpracował z księdzem przy budowie kościoła. Był zwolennikiem, żeby wypożyczyć jakiś sprzęt budowlany w celu podremontowania parafii czy czegokolwiek. To byli klerykałowie i ci byli bardziej restrykcyjnie traktowani niż zwykli religianci. Osoby przyłapane na takim rodzaju wykroczeń najczęściej były od razu usuwane z partii, bo ideologia marksistowsko-leninowska, jak wiemy, na której oparta była cała PZPR, wykluczała istnienie Boga, bazowała natomiast na materialistycznym podejściu do rzeczywistości. No i Kościół katolicki uznawany był za podstawowego wroga partii, któremu wypowiedziano bezwzględną wojnę. Od samego początku, oczywiście raz, to też taka sinusoida się pojawiała w zależności od sytuacji politycznej, jak była odwilż 56 roku, no to troszeczkę zelżała ta sprawa, potem oczywiście znowu wrócono. Lata 60., kiedy Kościół rywalizował z ekipą partyjną o milenium, to są takie różnego rodzaju przeplatanki. Członkowie partii, a w szczególności aktywiści, mieli być ideologicznie nieskazitelni i nieustannie świecić przykładem. Każde choćby minimalne skłonienie się w stronę Kościoła odbierano było jako ciężkie przewinienie i trafiało pod sąd, którym dla wszystkich towarzyszy były trzy rzeczy. Komisje Kontroli Partyjnej poszczególnego szczebla, oczywiście najwyższa, Centralna Komisja Kontroli Partyjnej w Warszawie, później wojewódzkie, miejskie, gminne, też takowe były. To była najważniejsza rzecz. Oczywiście egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego i POP, które działały praktycznie wszędzie, one też mogły prowadzić oddzielne dochodzenia i śledztwa względem przyłapanych na zarzuty o klerykalizm i religianstwo towarzyszy.
Kończąc powiem, że karami za ten klerykalizm i religianstwo było usunięcie z szeregów partii, nagana, a w najlepszym przypadku zdjęcie z zajmowanego stanowiska. Przykładów jest cała masa i tych teczek osobowych są setki, także jest to duży materiał do tego, aby pracować i aby ten temat jeszcze poszerzać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Skoro się jako pierwszy dorwałem do głosu, to taka mała dygresja. W 1947 roku, proszę Państwa, podstawowa organizacja partyjna przy Departamencie Śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na zebraniu POP tego departamentu stanęła sprawa ówczesnego bodajże kapitana Józefa Duszy. Państwo pewnie zapewne wiedzą, że Józef Dusza był jednym z takim osławionym funkcjonariuszem najpierw Departamentu Śledczego, a później 10 Departamentu. Więźniowie, których przesłuchiwał Dusza, wspominają go bardzo, bardzo źle. Był to jeden z najgorszych oprawców właśnie w 10 i w śledczym. I stanęła sprawa Duszy, ponieważ jeden z jego kolegów, będąc u niego w mieszkaniu, zauważył krzyż. I Dusza się tłumaczył, że teściowa go powiesiła, a on nie miał sumienia po prostu ściągać tego krzyża, więc ten krzyż sobie wisiał. Ale to tak dygresja do tego ostatniego referatu. Wszyscy referenci są już tutaj przy stole prezydialnym. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o pytania, polemiki, komentarze. Zapraszam do dyskusji. Tomasz Błaszczak, Archiwum Instytutu w Szczecinie. Ja mam pytanie do pana doktora Czarneckiego, ewentualnie do pana doktora Benkena. W obu wystąpieniach padło słowo kułak. W jednym z wystąpień określenie, że to był ktoś bogaty, wiadomo. Mam takie pytanie, czy w toku swoich badań, w którymś z dokumentów, w którymś z powiatów, trafili panowie na wyraźną definicję, kim dla funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa był kułak, tak? Od którego momentu już był kułak, a od którego nie? Ja w jednym z powiatów trafiłem na taką definicję. Jestem ciekawy, czy w innych powiatach była podobna, czy też inna? Ewentualnie, czy ona się w toku, z biegiem czasu zmieniała, ta definicja? To może zacznę ja. Jeżeli chodzi o sprecyzowanie definicji kułaka, faktycznie nie jest to łatwe. To, czy ktoś był kułakiem, zależało od tego faktycznie, gdzie mieszkał i to było uzależnione nie tyle od powiatu, nawet od regionu kraju. Kułakiem mogła być nawet w niektórych regionach kraju osoba, która posiadała ziemię w ilości nawet 15 hektarów. Natomiast w toku kwerendy mi osobiście nie udało się spotkać z taką definicją ścisłą, od ilu do ilu kogoś można nazywać za kułaka. Myślę, że brak takiej definicji w dokumentacji wytworzonej przez aparat bezpieczeństwa był nawet sprzyjający. Dlaczego? Bo wówczas o bycie tak zwanym bogaczem wiejskim kułakiem generalnie mógł być oskarżony każdy. Natomiast kwestia tego, kto jest kułakiem, była uzależniona od lokalizacji, nawet od poszczególnego regionu kraju. Tak jak wspomniałem, były regiony, gdzie za kułaka uznawało się osobę, która posiadała powierzchnię ziemi uprawnej w granicach 70, nawet 80 hektarów. Natomiast były regiony w kraju, gdzie za kułaka mogła być uznana nawet osoba, która posiadała 10 hektarów lub 15 hektarów i bogaty inwentarz na przykład żywy. Może pan doktor może coś więcej dodać na ten temat. To ja tylko powiem krótko, zgadzając się generalnie z tym, co już pan doktor powiedział, że jeżeli chodzi przynajmniej o to, z czym ja się stykałem, to generalnie to kryterium wielkości gospodarstwa rolnego, czyli tam w okolicach 13-15 hektarów, ale to też takie dosyć płynne, bo można było mieć mniej, tak jak tu zostało już wspomniane, i też za takiego tak zwanego kułaka uchodzić. Czyli czasami trudno nie mieć wrażenia, że praktycznie każdy kto się przeciwstawia polityce rolnej państwa w owym czasie, może pod tą kategorię podchodzić, aczkolwiek z czasem zauważyłem też taką pewną podgrupę typu wodzirej wiejski, czyli to jest jakby osoba niekoniecznie kułak, ktoś może dysponujący mniejszym gospodarstwem, może nawet członek tak zwanej biedoty wiejskiej, kto jednak tutaj cały czas jątrzy i przeszkadza w tym, aby ta polityka tutaj komunistyczna na wsi mogła się dobrze rozwijać, więc tutaj można
mojej ocenie mówisz o takim pewnym, no, rzeczywiście chaosie, co tak jak to zostało wspomniane, też było pewnym ułatwieniem. Nie trzeba się było interesować szczegółowo, tylko po prostu każdy, kto tutaj przedstawiał, mógł tutaj to podchodzić, zwłaszcza, że też chyba takie sytuacje się zdarzały, ale dobrze pamiętam, że no, było przekonanie, że dana osoba dysponuje większym gospodarstwem, potem jednak później była weryfikacja rzeczywiście jego czynów, które popełnił bądź nie. Okazywało się, że to był chłop tak zwany małorolny, średniak, a niekoniecznie ten taki kółak z przedziału między tam 9 a 15 hektarów, jak to tam było niekiedy określane. Także to jest wszystko bardzo płynne i chyba wiele więcej powiedzieć nie można w tym momencie, niż tutaj pan doktor słusznie stwierdził. Przepraszam, bo jeszcze tutaj pan wspomniał, że panu się udało w toku kwerendy ustalić, kim tak naprawdę był kółak. Jeżeli byśmy mogli prosić o... Znaczy może nie tyle ustalić, tylko pojawił się dokument, w którym funkcjonariusze jednego z powiatowych urzędów tutaj w województwie określili właśnie to kryterium. To województwo szczecińskie. Szczecińskie. I wówczas, tak, czyli na początku tego procesu kolektywizacji określili, że kółak to osoba, która posiada co najmniej 2 krowy i 2 konie. Mhm. I stwierdzili właśnie w tym momencie, że jest to podejście zbyt rygorystyczne, także zbyt mocne kryterium. Mhm. I należy je, że tak powiem, poluzować. Oczywiście w pełni zgadzam się tutaj z tym określeniem, że było to ogólnie, tak, określenie dość płynne. Generalnie chodziło w ogóle o działania wymierzone w osoby sprzeciwiające się, tak, spółdzielczości. Czyli przede wszystkim w mojej ocenie osoby, które najwięcej mogły stracić, tak, na tym procesie, a więc osoby pracowite, przedsiębiorcze, zaradne, tak? Mhm. I tak to w mojej ocenie. Jeszcze pytanie, jaki to był rodzaj dokumentu? To było jakieś zarządzenie? Nie, partii? To były dokumenty sprawozdawcze. Sprawozdawcze. Mhm. Dziękuję. Proszę bardzo, pani doktor Sępczyszyn. Tak, Magda Sępczyszyn. Ja także do pana doktora Adama Czarneckiego. Ja chciałam zapytać, bo wspomniał pan o grupach podziemia niepodległościowego, tylko mówił, że nie rozwinie tego z braku czasu. Bardzo bym o to poprosiła. Czy rzeczywiście wśród tych różnych grup, które funkcjonariusze zaliczali do sabotażystów antyspółdzielczych, było podziemie i jakie to mogło być podziemie na tych terenach? Tak, ja celowo tutaj nie rozwinęłem tego wątku, ponieważ no myślę, że to jest w ogóle temat nawet na osobne spotkanie. Może jest to pomysł nawet na konferencję przyszłości dotyczącą funkcjonowania podziemia niepodległościowego na Pomorzu. To podziemie, o którym mówiłem, to miałem na myśli przede wszystkim funkcjonowanie przez jakiś czas tej słynnej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ale również funkcjonowanie młodzieżowych organizacji niepodległościowych. Co ciekawe, tutaj zresztą nawet już z panem doktorem w kuluarach zdążyłem się podzielić taką informacją, że w toku kwerendy udało mi się odnaleźć pewne niepodległościowe organizacje młodzieżowe, których nie ujęto w tym słynnym atlasie podziemia niepodległościowego. Czy aparat bezpieczeństwa słusznie mógł podejrzewać te grupy, ugrupowania o tego typu działalność dywersyjną, jak chociażby podpalenia? No tego nawet z perspektywy czasu, na podstawie analizy dokumentów w 100% nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Natomiast czego możemy być pewni? Tego, że ludność wiejska, chłopi bardzo często jednak zwracali się w kierunku właśnie zwłaszcza zbrojnych organizacji podziemnych funkcjonujących jeszcze pod koniec lat 40. tutaj na Pomorzu. Dlaczego zbrojnych? W świadomości chłopów funkcjonowała taka jakaś świadomość, że jeżeli ktoś dysponuje bronią, to faktycznie jest w stanie obronić ich chociażby przed przymusową odstawą zboża do punktów skupu, co faktycznie miało miejsce w niektórych powiatach. W trakcie kwerendy właśnie dokonanej w archiwum IPN udało mi się odnaleźć kilka takich informacji. Tak, to tyle na ten temat, natomiast uważam, że może faktycznie warto rozważyć w przyszłości przez organizację, przez oddział IPM w Szczecinie konferencji dotyczącej działalności podziemia niepodległościowego tutaj właśnie na Pomorzu. Może pan doktor coś w toku badań, jakąś informację uzyskał na temat udziału podziemia niepodległościowego w walce chłopów z kolektywizacją? Znaczy, jeżeli coś uzyskają, to właśnie za pośrednictwem koleżanki Sępczyszyn, więc
Myślę, że wiele więcej nie będę w stanie pomóc w tej kwestii. Oczywiście Magdzie dziękuję. A jeżeli można, uzupełniając ten wątek, no nie zapominajmy o tym, że na terenach tych osiedlano tak naprawdę wypędzonych z terenów Kresów Wschodnich. To było przymusowe dla nich osiedlenie na tych terenach i bardzo często ci gospodarze nawet do lat 60. siedzieli na walizkach. Oni nie uprawiali tej ziemi, którą dostali. W ruinę popadały gospodarstwa te poniemieckie zostawione. Także to był czynnik chyba sprzyjający, żeby się tutaj też opozycja i być może nawet ta zbrojna czuła dobrze. Ja tutaj może faktycznie ustosunkuję się do pana słów, faktycznie ma pan rację. Ta ludność, o której pan mówi, to przesiedlona ludność ukraińska, ale również mniejszość niemiecka, która tutaj pozostała. Co ciekawe, spośród wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących teren ówczesnego Pomorza, była właśnie ludność ukraińska zdecydowanie najbardziej wrogo ustosunkowała się do kolektywizacji. I to jest, paradoksalnie jest to dziwna rzecz, ponieważ ludność ukraińska, która się tutaj osiedlała, uzyskiwała gospodarstwa lub domostwa w najgorszym stanie. Więc one teoretycznie powinny być jak najbardziej zainteresowane wstąpieniem w struktury spółdzielni produkcyjnych, bo umożliwiłoby im to chociażby oddłużenie. No, skąd w takim razie opór ludności ukraińskiej? Myślę, że wynika on przede wszystkim z pamięci, zwłaszcza tych starszych Ukraińców, pamięci dotyczącej Wielkiego Głodu na Ukrainie. Mniejszość ukraińska również była tutaj taką pod szczególną obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa, ponieważ to również była grupa społeczna podejrzewana o tego typu działalność dywersyjną. Może nie same podpalenia, ale opór ludności ukraińskiej i również mniejszości niemieckiej był zdecydowany, jeżeli chodzi o koncepcję kolektywizacji. Mam wrażenie, że profesor Makowski chciałby się jakoś ustosunkować. Adam Makowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu. To jest pewne ryzyko, bo wiem, że wszyscy oczekują na przerwę, a ja chciałbym odnieść się i coś powiedzieć wobec wszystkich referatów. I może po kolei. Bardzo ważne były stwierdzenia, które wygłosił pan dr Benken. Natomiast myślę, że z jednej strony ustalenia, które zostały przedstawione, ale z drugiej strony ja bym bardzo chciał, żeby te wątki zostały mocno pociągnięte dalej. Dlaczego? Mówił pan na przykład o tym, jak budowane były kadry aparatu bezpieczeństwa, a aż prosi się, żeby te ustalenia nałożyć na budowę kadr różnych innych instytucji. Nasuwa mi się pytanie, dlaczego poszczególne osoby, jeżeli nie miały doświadczenia przedwojennego, angażowały się w działalność aparatu bezpieczeństwa? Jakie korzyści uzyskiwały z tego tytułu? Czy rzeczywiście były to finanse? Czy rzeczywiście był to prestiż? Czy była to swoboda, a wręcz możliwość samowoli w swoim działaniu? Bo no, musimy przyjąć, że jeżeli tam mieliśmy bardzo dużo niekompetencji, to nie inaczej było w wielu innych instytucjach państwowych. W administracji tej kompetencji więcej nie było. W oświacie, no jeżeli przyjmiemy, że 3/4 nauczycieli na początku lat 50. to były osoby bez żadnego przygotowania pedagogicznego, to też musimy przyjąć, że tutaj kompetencji nie było. W sądownictwie, w gospodarce, jeżeli gdzieś trafił się ktoś, kto wiedział, jak zarządzać gospodarstwem rolnym, ba, jak już powstawały spółdzielnie czy państwowe gospodarstwa rolne, to podglądano przecież sąsiednie gospodarstwa, jeżeli gdziekolwiek się trafił ktoś, kto wiedział, jak to robić. Powód jest dość prosty. Dlaczego nie było tutaj inteligencji? Ano dlatego, że była ona znacznie bardziej przetrzebiona w całej Polsce w wyniku II wojny światowej, a poza tym jednak tutaj, i teraz użyję ogromnego uproszczenia, przyjeżdżali ludzie zbędni gdzie indziej. Bo fachowcy byli potrzebni wszędzie. W związku z tym, jeżeli ktoś był fachowcem na Mazowszu, w Krakowskiem czy w Lubelskiem, to tam go natychmiast zatrzymywano.
Tu przyjeżdżali ci, którzy nie mogli przejąć gospodarstw rolnych, ci, którzy nie mogli objąć żadnych urzędów, bo już ktoś lepiej przygotowany zawodowo je przyjmował. W związku z tym poziom wykształcenia był tutaj bardzo niski. Jeżeli w momencie uruchamiania Stoczni Szczecińskiej mieliśmy 3 inżynierów, a później dopiero desant ze Stoczni Gdańskiej, no to dokładnie tak samo musiało być w aparacie bezpieczeństwa. Ale właśnie bardzo interesujące jest to, dlaczego ludzie lgnęli do aparatu bezpieczeństwa. Bo pan ma absolutną rację, dlaczego stan się nie poprawiał. No bo nie było ich kim zastąpić. No tutaj ta karuzela mogła się toczyć, oni mogli wyjechać w poznańskie czy w bydgoskie, a stamtąd mogli przyjechać inni, ale to byłby dokładnie ten sam materiał, więc jakościowo by się tutaj nie zmieniło. Wydaje mi się, ale być może jest to pewien drobny lapsus. Pan stwierdził, że łamanie prawa wynikało z chęci dostarczenia przełożonym tego, na co oni liczyli. Z drugiej strony mówił pan, że ci przełożeni ciągle łajali swoich podwładnych, że właśnie nie robią tego, co robić powinni. Wydaje mi się, że przestępcza działalność funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w co najmniej w takim samym stopniu jak chęć zadowolenia przełożonych, wynikała po prostu ze swobody czy wręcz samowoli, którą mogli uprawiać i w związku z tym korzyści materialne uzyskiwać. Uczestniczyli w bandach rabunkowych, mogli kraść pod jakby parasolem urzędu. Pamiętam dokumenty jednej z rozpraw przed sądem, gdzie zapytano, wprawdzie nie funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa, a członka partii. Towarzyszu, jak wy, członek partii, mogliście należeć do bandy rabunkowej? A on odpowiedział, no przecież gdybym należał do PSL-u, to byście mnie od razu aresztowali. Więc to przekonanie, że aparat bezpieczeństwa stanowi taki parasol, w którym znacznie więcej wolno, mógł powodować, ale to jest nawet nie hipoteza, to jest być może spekulacja, ale cudowne by było, gdybyśmy mogli porównać kadry aparatu bezpieczeństwa z kadrami innych instytucji państwowych, które, czy publicznych, które w tym samym czasie powstawały na Pomorzu Zachodnim. Wspomniał pan o typowaniu wrogów. Znowu, myślę, że nie jest to element wyłącznie charakterystyczny dla tego momentu i dla działania służb. I tu znowu może odrobina, no, taka drobna dygresja, ale w jednym z miast wojewódzkich w stanie wojennym afera się zrobiła, dlatego że no, chyba aresztowano też funkcjonariuszy ZOMO, którzy mieli wylegitymować się odpowiednią liczbą, wylegitymowanych ewentualnych wrogów. I wszystko byłoby, to znaczy nikt by do niczego nie doszedł, gdyby nie fakt, że cmentarz w tym mieście był założony zupełnie świeżo, w związku z tym nie było tam żadnych drzew, a oni w nocy z latarkami chodzili po tym cmentarzu i spisywali dane z nagrobków. I ktoś dostrzegł latarki na wzgórzu opodal miasta, w związku z tym się afera zrobiła, być może jakiś desant czy coś takiego i faceci zostali aresztowani. Musieli dostarczyć odpowiedni kontyngent, a przecież po 49 roku, po plenum KC o czujności rewolucyjnej, ten kontyngent wrogów ludu każdy musiał dostarczyć, w związku z tym, znaczy każdy urzędnik czy każdy funkcjonariusz. Cudowny był ostatni cytat. Myślę, że to już będzie klasyka i wszyscy, którzy go wysłuchali, będą się wielokrotnie na niego powoływali. Ja go nie znałem. Jeśli chodzi o pana doktora Czarneckiego, czy zanim pytanie, to być może drobna polemika. Powiedział pan o tym, że reforma rolna dowodziła chęci oparcia ustroju gospodarczego w Polsce na prywatnej własności. Wydaje mi się, że bardzo trudno tę tezę obronić. Reforma rolna w kształcie, w którym została przeprowadzona w 1944 roku, służyła wyłącznie celom politycznym. Upraszczając bardzo mocno, Andrzej Witos, przecież członek PKWN-u, mówił,
Jeżeli chcemy, żeby była zdrowa wieś, 7 do 15 hektarów. Ale przeliczono, w Polsce lubelskiej, gdyby chciano dawać takie gospodarstwa, ułamek chłopów by to dostał, w związku z tym przyjęto. Gospodarstwa, nawet jeżeli w gospodarstwa dostaną pół hektara, to chłop i tak będzie popierał władzę. W związku z tym to nie był cel gospodarczy, to był cel na pewno polityczny. I teraz idąc za tym, nie odważyłbym się powiedzieć, że Gomułka był przeciwko kolektywizacji. Gomułka był pragmatykiem i po prostu bał się tego, że jak chłopi dostali w 44 i w następnych latach ziemię, jeżeli im się ją odbierze w roku 48, to ta bardzo słaba tkanka poparcia dla PPR-u może się po prostu rozlecieć. Tak jak, no, myślę, że to nie było zbyt zręczne, jak przywołał pan cytat z konferencji moskiewskiej z czerwca 45 roku Władysława Gomułki i zilustrował to tym stopem w stosunku do kolektywizacji, bo te wydarzenia ze sobą nic wspólnego nie miały. I to, że Gomułce postawiono zarzut, że jest przeciwko kolektywizacji, przecież postawiono mu wiele innych zarzutów na plenum sierpniowo-wrześniowym w 1948 roku, wykorzystano to tylko. Dowodem na to, że Gomułka nie miał nic przeciwko kolektywizacji, była jego polityka po 1956 roku. Była zgoda na likwidację spółdzielni, ale później była dalej presja na ich powoływanie. Przecież w latach 60. kolejne spółdzielnie produkcyjne powoływano. Inaczej, bez tak silnej presji i z jakimiś podstawami gospodarczymi, ale na pewno Gomułce sama myśl o tym, żeby spółdzielnie powstawały, była bardzo bliska. Podobnie jak aresztowanie Gomułki w 1951 roku nie miało nic wspólnego z jego postawą wobec kolektywizacji. No, chyba jest to już wiedza powszechna, że był to proces, który przetaczał się przez wszystkie kraje tak zwanej demokracji ludowej i no, Gomułka miał trochę więcej szczęścia niż Laszlo Rajk, czy Trajczo Kostow, czy Anna Pauker, bo pewnie skończyłby tak samo, gdyby ten czas przebiegał w troszkę innym tempie. Myślę, że warto byłoby tutaj wskazać, czy zastanowić się przy kolektywizacji, przy działaniach aparatu bezpieczeństwa względem kolektywizacji, nad skutkami i wspominanej przez pana sprawy Drawskiej czy Białogardzkiej, ale jeszcze bardziej, i tutaj oczywiście ukłon do pana doktora Benkena, sprawy Gryfickiej. Bo wydaje się, że o ile ten w cudzysłowie entuzjazm kolektywizacyjny po 48, a szczególnie po 50 roku był widoczny, o tyle jednak sprawa Gryficka postawiła ogromny znak zapytania, czy względy ideologiczne są na tyle ważne, żeby abstrahować zupełnie od dramatycznej przecież sytuacji gospodarczej. Przecież to jest właśnie czas kompromitujący kompletnie nową władzę, kiedy kilka lat po wojnie wprowadzane są kartki na artykuły żywnościowe. Po wojnie wszyscy to rozumieli, ale później od tego udało się odejść. I co? Dowód na wyższość ustroju w sytuacji, kiedy na początku lat 50. są już obowiązujące kartki, to na wiele artykułów żywnościowych. Bardzo ważne spostrzeżenie na temat tymczasowości, ale myślę, że daleko wykracza ten problem poza wyłącznie sprawy związane z kolektywizacją. Jednak co najmniej w takim samym stopniu zagrożenie trzecią wojną światową, propaganda państwa, brak jakiejkolwiek polityki inwestycyjnej, wręcz poza Dolnym Śląskiem traktowanie po macoszemu całego obszaru ziem zachodnich i północnych przez państwo, w większym stopniu powodowała te problemy poczucia tymczasowości. Myślę, że troszkę demonizuje pan siłę podziemia niepodległościowego, bo oczywiście możemy zbudować katalog, przecież takie konferencje się odbywały i ten katalog organizacji niepodległościowych, choć czasami mam wątpliwość, czy jak się paru chłopaków z klasy spotkało, to rzeczywiście można to traktować w pełni jako organizację niepodległościową. Sprzeciwu wobec władzy tak,
ale czy organizację niepodległościową, mam tutaj pewne wątpliwości. Mówił pan o Ukraińcach. No, Ukraińców nie można traktować w kategoriach przesiedleńców z Kresów Wschodnich. I ci Ukraińcy, którzy się znaleźli na Pomorzu Zachodnim, to nie byli ludzie, którzy przeszli przez Wielki Głód. Oni przeszli przez akcję Wisła. To są województwa obecnej południowo-wschodniej Polski. I powód, dla którego dostawali najbardziej zniszczone gospodarstwa, nie wynikał z jakiegoś celowego działania władzy. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, bo celowe działanie władzy polegało na dążeniu do asymilacji. Przecież były przepisy mówiące nie więcej niż 10% w jednej gminie, odpowiednia odległość od granicy morskiej, od granicy lądowej i tak dalej, co się oczywiście nie udało. Dlaczego? Dlatego, że podstawowy klucz lokalizacji to, gdzie jeszcze były gospodarstwa. I teraz w naturalny sposób w 45, 46 do wiosny 47 roku było przejmowanie przez osadników gospodarstw najlepiej utrzymanych, więc po prostu wiosną 47 te najbardziej zniszczone pozostały, innych nie było. I ich osadzano w tych miejscach, które jeszcze były puste, a te były oczyszczone z inwentarza żywego, martwego, bardzo często zniszczone. Teraz podał pan wiele przykładów represji, ale mi zabrakło w tym pewnych uogólnień. Dwóch konkretnych pytań. Po pierwsze, czy Pomorze Środkowe było obszarem szczególnym? Czy różniło się w tej polityce kolektywizacyjnej, również realizowanej przez aparat bezpieczeństwa, od części zachodniej wcześniejszego województwa szczecińskiego, ale również od Wielkopolski, od Białostoczyzny, od innych obszarów. Wiemy naturalnie, że tutaj ilość spółdzielni była znacznie większa, ale podobnie było na Dolnym Śląsku. I to byłoby bardzo ciekawe stwierdzenie, czy są jakieś różnice między tym regionem, a innymi regionami ziem zachodnich i północnych. Kolejna rzecz z tym samym związana, z tymi przykładami. Oczywiście każdy przykład losów pojedynczego człowieka jest bardzo frapujący, jest czarujący. Swoim studentom mówię, nigdy nie idźcie na początku badań do świadka historii, bo was tak zaczaruje, że zawsze będziecie patrzyli jego oczami na świat. Ale w tym przypadku, jaka była skala? Ilu rzeczywiście tych kułaków zostało postawionych przed sądem, czy zostało aresztowanych? Pytanie, czy rzeczywiście aparat bezpieczeństwa był narzędziem w polityce gospodarczej i czy był skutecznym narzędziem w polityce gospodarczej. Bo w przypadku kolektywizacji no musimy przyjąć, że sama akcja była nieskuteczna gospodarczo. Gospodarczo była wręcz dramatyczna. Przecież spółdzielnie produkcyjne miały najniższą dochodowość mimo gigantycznych pieniędzy i środków, które zostały w nie wpompowane. Przecież poddawane restrykcjom gospodarstwa indywidualne miały znacznie wyższą rentowność niż wszystkie inne. I tutaj bym się zastanawiał, czy właśnie te wnioski ze sprawy Gryfickiej nie spowodowały, że po cichu gdzieś tam zaczęto się z tej presji wycofywać, bo gdyby takie szaleństwo kolektywizacyjne jak w roku 50-51 trwało przez kolejnych parę lat, to głód w Polsce byłby murowany. Wspomniał pan też o szefie Koszalińskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, o jego decyzjach. Ja odniosłem wrażenie, jakby chciał pan powiedzieć, że był kimś szczególnym, że to były jego osobiste decyzje, wynikające jakby z jego osobistej polityki. Czy rzeczywiście tak było? Czy każdy szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce wówczas, a szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych, gdzie te spółdzielnie powstawały w znacznie większej skali niż w pozostałych regionach kraju, czy nie podejmował identycznych decyzji? Bo gdyby tak było, jak pan mówi, to musielibyśmy się zastanowić nad tym, czy włodarze wojewódzcy różnych służb, różnych instytucji państwa rzeczywiście mieli taki zakres samodzielności, żeby kreować własną politykę. Mam poważne wątpliwości co do tego. Teraz
Jeśli chodzi o referat pana doktora Bagińskiego, bardzo dziękuję, fantastyczny. Dotknął pan czegoś, co pokazuje funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa w innym wymiarze, niż zwykliśmy na to patrzeć. Ale bardzo, bardzo bym prosił o odpowiedź na w sumie jedno podstawowe pytanie dla mnie. Jaki był cel? A inaczej mówiąc, kto był obiektem rozpoznania? I tutaj możliwości są, które pan zresztą zasygnalizował. Albo repatrianci, albo polskie środowiska emigracyjne, z którymi ci repatrianci mieli związek, albo przygotowujący się, czy przynajmniej tak podejrzewano, przygotowujący się do III wojny światowej Brytyjczycy, albo Niemcy. Bo przecież polska granica zachodnia była bardzo silnie kontestowana i to silniej była przecież wówczas kontestowana na obszarze wschodnich Niemiec niż zachodnich. Do przemówienia Barnesa i później do przemówienia Mołotowa przecież komuniści wschodnio-niemieccy grali na możliwości rewizji granicy bardzo mocno. Na tym tle wygrali wybory lokalne w Berlinie. I Rosjanie do września 1946 roku w zasadzie między majem 45 a wrześniem 46 nie było żadnej wypowiedzi Stalina czy Mołotowa, która mogłaby być odczytana jako jednoznaczne potwierdzenie trwałości granicy poczdamskiej. Także na kogo? I w związku z tym pytanie, powiedział pan, że 49 rok to jest w zasadzie wygaszenie tych form aktywności, które pojawiły się wcześniej. Czy powstanie NRD i później RFN nie było jednym z czynników? Ale to bym wiązał właśnie z tym, jakie były cele tej służby. I też bardzo dziękuję za referat dotyczący religianstwa i klerykalizmu. Nawet pan odpowiedział na to pytanie, ja sobie zapytałem, jakie były różnice między klerykałami i religiantami. I tutaj bym chciał, żeby pan ewentualnie zweryfikował mój osąd. Nigdy nie badałem tego jako głównego frontu, natomiast wielokrotnie ktoś, kto bada archiwa PZPR-owskie, musi się na to natknąć. Mam takie wrażenie, że zarzut religianstwa, czy bardziej klerykalizmu, był bardzo w konstrukcji zbliżonym zarzutem do zarzutu Kułaka. Dlaczego? Dlatego, że pan wspominał, że bardzo często tym zarzutom towarzyszyła jakby taka gra gdzieś tam na marginesie, poza protokołem, osobistych interesów, osobistych animozji. I mam wrażenie, że wyciągano zarzut kułactwa bądź klerykalizmu wtedy, kiedy po prostu chciano kogoś za coś ukarać, czy jak wówczas mówiono, rozrobić. I wtedy, jeżeli zdarzał się ktoś, kto ma 15 hektarów, super, to jest kułak i należy go pociągnąć do odpowiedzialności. Ale często pociągał go do odpowiedzialności ktoś, kto sam miał 20 hektarów. Bo przecież to nie było rzadkie, kiedy członkowie PPR, później PZPR mieli gospodarstwa 20-hektarowe, przynajmniej tutaj na tych obszarach. Pewnie na Lubelszczyźnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I teraz z religianstwem i z klerykalizmem mam wrażenie, że było podobnie, bo to nie było, ja nie spotkałem się z taką akcją pewnej, takiego skontrum, jakbyśmy powiedzieli, kto z działaczy partyjnych chodzi do kościoła. To raczej, kiedy ktoś miał być skrytykowany i akurat chodził do kościoła, to był to bardzo dobry argument. Sam spotkałem się, znaczy mnie to ubawiło i to mi pozostało w głowie, choć dzisiaj nie powiem, w jakim to było dokumencie. Sytuacja, kiedy jeden z sekretarzy powiatowych tłumaczy się, dlaczego posłał dziecko do chrztu, a on tłumaczy się, dorosły, 50-letni mężczyzna przed podobnymi ludźmi, bo mu teściowa kazała. Kazała, to nie to, że ona chciała, tylko kazała. I jemu się nic nie stało. I takich przypadków pewnie było więcej. Także mam wrażenie, że tam, gdzie chciano kogoś ukarać, to takie łatki przypinano.
Pan tutaj i najpierw myślałem, że to błąd, ale później zauważyłem, że świadomie i myślę, że udowodni pan w swojej rozprawie to, że 56 rok nie był tutaj jakimś zasadniczym przełomem. Faktycznie ten 58, walka o młodzież zaczyna się bardzo mocno, to na pewno zostanie udowodnione. Przepraszam państwa za taki bardzo, bardzo dużo czasu państwu zabrałem, ale no, taka natura. Dziękuję bardzo. Pan profesor wykorzystał czas po profesorsku, no, ale taki jest przywilej profesora, więc teraz proszę naszych prelegentów kolejne o ustosunkowanie się do tych pytań, uwag. Bardzo proszę, pan doktor Benken najpierw. Chciałem podziękować panu profesorowi za uwagi. Zawsze jest miło, ktoś tak słucha i analizuje, co to się mówi. I to zawsze człowiek, który tak ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Natomiast postaram się w miarę szybko, syntetycznie na te kilka kwestii tutaj poruszone odpowiedzieć. No to oczywiście ten postulat badań porównawczych, czy też spojrzenia na to, jak sytuacja wyglądała w różnych innych instytucjach w owym czasie, no, z pewnością jest zasadny, z pewnością byłoby to ciekawa analiza, no, aczkolwiek to już musiałaby też osoba chyba, bo nawet grupa osób się tym zająć, bardziej predysponowana tego rodzaju szerokich działań. Ja tutaj się skupiałem na aparacie bezpieczeństwa, więc siłą rzeczy to było takie ograniczenie tutaj w tym momencie, jeżeli chodzi o moje zainteresowania. Natomiast, tak jak pan profesor wskazał, byłoby być może dobrym pomysłem spróbować pójść w tym kierunku nieco szerszym przy jakiejś innej okazji. Być może sam pan profesor mógłby też się podjąć tego rodzaju działań, więc myślę, że to jest to kwestia otwarta na przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z tym właśnie, dlaczego takie, a nie inne osoby do aparatu bezpieczeństwa trafiały, tutaj no, generalnie pan profesor w dużym stopniu też już jakby, no, wskazał te podstawowe przesłanki. Ja też o tym tutaj starałem się mówić podczas swojego wystąpienia, czyli przede wszystkim te kwestie związane z tak zwanym przyspieszonym awansem społecznym, to poczucie jakiejś takiej wyższej godności, pewne też dobre materialne, pewne możliwości wpływania na losy innego człowieka, to poczucie, że w sytuacji, kiedy dana osoba... Z pewnością jest to dostalnie, aczkolwiek w tym momencie to z głowy ciężko będzie mi, że tak powiem, wydaje mi się, że tak, takie coś powinno być. Znaczy, czy na pewno to nie były to jakieś bardzo dobre warunki życia jak nowe czasy, no, ale no, z pewnością lepsze niż większość osób, które tu dopiero na tej ziemi przebywa, dopiero próbowała się dorabiać w tym momencie, więc tutaj też zależy od stanowiska, które było zajmowane przez poszczególne osoby. No i właśnie to jest to pytanie takiego, które pan tutaj wspomniał, to jest ta kwestia właśnie, dlaczego te osoby, a nie inne. W jakimś sensie też to jest takie wzajemne skazanie się na siebie, no bo z jednej strony, tak jak to zostało sygnalizowane, nie ma skąd brać tych osób lepszych, lepiej przygotowanych, ale z drugiej strony też, co te osoby, które tutaj przybyły, co one miałyby jeszcze innego robić, jeżeli tutaj im się nigdy nie powodziło po tym przybyciu na ziemię zachodnie, a tutaj pojawiała się możliwość właśnie jeszcze spróbowania w aparacie bezpieczeństwa. Bardzo wiele tych osób samych się do aparatu bezpieczeństwa zgłaszało, w swoich podaniach właśnie formułowało, że oni bardzo by chcieli tutaj tą pracę podjąć. Właśnie tam często formułowano takie bardzo, w jakimś sensie też ideologiczne pobudki, typu właśnie to pochodzenie robotnicze, te różnego rodzaju represje, jakie dotykały rodziców przed II wojną światową. Próbowano doszukiwać jakichś powiązań z przedwojennym ruchem komunistycznym. No ale też właśnie to jest to pytanie, czy te osoby też miały tutaj jakieś dużo lepsze możliwości dalszego funkcjonowania na tym obszarze, bo no, dobrze wiemy, że Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej to nie jest to obszar mlekiem i miodem płynący. Więc to też budziło pewne ograniczenia. Więc może tutaj też jest jakiś pewien jeszcze dodatkowy element, oprócz tego, który wcześniej wspominaliśmy. Tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię łamania prawa, no to ten oczywiście, jeżeli chodzi o, to pan tutaj wspominał o kwestii ewentualnego przymykania oka przez przełożonych. No, można tutaj oczywiście o pewnej tolerancji mówić, ale trzeba zauważyć, że też była olbrzymia presja ze strony przełożonych na funkcjonariuszy niższego szczebla, na wykonywanie pewnych poszczególnych zadań, wywiązywanie się z jakichś limitów, które tam były określane. I ta presja powodowała, że w takiej, a nie innej sytuacji gospodarczej, jak pan tutaj wskazywał, w owym czasie, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, no, normalnymi metodami tych wyników osiągnąć nie było można, więc siłą rzeczy pozostawały często właśnie działania nie do końca zgodne z prawem, zwłaszcza też w sytuacji, kiedy ci funkcjonariusze nie byli odpowiednio przygotowani, bo chociaż spróbować swoje zadania zrealizować w inny sposób. Brakowało tutaj tych kompetencji, więc sięgano po te metody dotyczące łamania prawa. Natomiast też trzeba zauważyć, iż
w pismach kierowanych do funkcjonariuszy, że podkreślano to, że właśnie absolutnie nie należy stosować metod niezgodnych z prawem. I to też już od razu stawiało wykonawców w trudnej sytuacji, bo póki, że tak powiem, te wyniki się zgadzały, póki przełożony był zadowolony, no wszystko było całkiem dobrze. Natomiast kiedy się pojawiła jakaś sytuacja problematyczna w przypadku Gryfic, no to nagle okazywało się, że to wszystko jednak było złe. To też może być nawet symptomatyczne dla gryfickiego PUBP-u, dla jego szefa Muszyńskiego, jego zastępcy, których charakterystyki jeszcze pod koniec roku 50 są bardzo dobre, jeżeli się z nimi zapoznać. Są chwaleni, że to bardzo dobrzy funkcjonariusze, bardzo dobrze sobie radzą. Ślusarek, zastępca szefa PUBP-u, nawet tam właśnie został przeniesiony, żeby właśnie podnieść pracę operacyjną w Gryficach. I nie mijają dwa miesiące i się okazuje, że to są największe zakały aparatu bezpieczeństwa. Więc tutaj można mówić nawet chyba też o jakiejś takiej formie cynizmu, jeżeli chodzi o stosunek do struktur niższego rzędu, że po prostu dopóki to wszystko jakoś funkcjonuje, no to można rzeczywiście pewne rzeczy tolerować, udawać, że się o nich nie wie, bądź też właśnie nawet jeszcze, jeżeli tak, zobacz ten cynizm w postaci nieustannego napominania o potrzebie praworządności. Natomiast kiedy się pojawia problem, kiedy się pojawiają pytania z Warszawy i trzeba znaleźć kozła ofiarnego, no to już wszystko w papierach jakby jest gotowe i właśnie nie szef WUBP-u za to obrywa, tylko właśnie to spada na jednostki organizacyjne niższego szczebla. Przez ten szef WUBP-u bryluje na odprawach po sprawie Gryfickiej, właśnie mówi, co trzeba robić, co było źle robione, dlaczego było źle robione. Więc to też jest takie tutaj symptomatyczne do tych kwestii. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze. Chyba generalnie to wszystko. Ja tylko miałbym jeszcze pytanie do kolegi, który też z tymi sprawami się zajmował, właśnie tej oceny sukcesu. Niejako chciałbym tu nawiązać do tego, co pan profesor Makowski stwierdził właśnie w kontekście skuteczności aparatu bezpieczeństwa, w jaki sposób by ją mierzyć, bo jeżeli nawet liczbą spółdzielni, które powstały, no to też jest pytanie właśnie o jakość tych spółdzielni, o sytuację właśnie chociażby po uchwale Gryfickiej, kiedy no, tam następuje dosyć duże poruszenie, w większości z nich pojawiają się tendencje ośrodkowe, tendencje do rozwiązywania i aparat bezpieczeństwa ma olbrzymie trudności, żeby te spółdzielnie, jak to pisano, utrzymać przy życiu, a w kilkunastu przynajmniej przypadkach to się nie udaje. No i ogólnie o pytanie właśnie o ten sukces kolektywizacyjny w takim sensie, że no, oczywiście no, w jednych powiatach wyglądało to lepiej, w innych gorzej, no ale patrząc tak całościowo, no to jednak to się nie do końca powiodło i z tego się tam z czasem zaczęto stosować też troszkę inne metody, może już tak nie tyle takie bardziej brutalne, siłowe areszty, co bardziej tam potem chyba kwestie finansowe poszło w grzywny, tego rodzaju działania. Więc ewentualnie, gdyby też to można było klarować, to tak ode mnie takie jedno pytanie ma. Ja tutaj może pociągnę jeszcze wątek pana doktora dotyczący tego właśnie, jak zmierzyć skuteczność aparatu bezpieczeństwa w realizacji kolektywizacji. No, faktycznie tutaj mamy problem, bo jak mamy to mierzyć? Czy ilością założonych gospodarstw zespołowych, czy skalą represji stosowanych przez sam aparat bezpieczeństwa. Jeżeli mielibyśmy mierzyć to tym drugim kryterium, no to skuteczność była duża. Jeżeli z kolei się odniesiemy do ilości zakładanych spółdzielni produkcyjnych, to przecież nie jest tajemnicą, że na Pomorzu, ale nie tylko na Pomorzu, przecież władze przyjęły taktykę jedną przy budowie spółdzielni produkcyjnych. Ja przepraszam, ale już organizatorzy pokazują, że jesteśmy grubo po czasie, więc proszę, żeby to odpowiedzi były dosyć krótkie. Na kryterium ilościowe, a nie jakościowe. Teraz chciałbym się właśnie odnieść do uwag pana profesora. Dziękuję zresztą za cenne uwagi. Pan profesor wspomniał o tym, że reforma PKWN to nie była reforma, która wskazywałaby na to, że faktycznie sektor rolny będzie się opierał głównie na gospodarstwach indywidualnych. Ja to nawet zaznaczyłem podczas swojego wystąpienia. Reforma o tym nie mówiła, natomiast w przestrzeni publicznej funkcjonowało takie domniemanie, zwłaszcza wśród świadomości chłopów, że no, generalnie sektor rolny będzie opierał się na gospodarstwach indywidualnych. Tym bardziej zaskoczenie gospodarzy decyzją o kolektywizacji było tym większe. Reforma PKWN miała raczej wymiar propagandowy, w mojej ocenie, głównie po to, żeby pozyskać elektorat wiejski. Trzeba brać pod uwagę, przecież komuniści tak naprawdę jeszcze wówczas władzy formalnie nie przyjęli. Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą postawy Gomułki, pan profesor zauważył, że
Stwierdziłem podczas wystąpienia, że Gomułka sprzeciwiał się samej koncepcji kolektywizacji. Ja to też wyraźnie zaznaczyłem podczas wystąpienia, że może to umknęło uwadze, że Gomułka nie tyle był przeciwny idei kolektywizacji. On był przeciwny realizacji ich w ówczesnych realiach, czyli w latach 40. i 50. Uważał, że to wówczas nie byłoby możliwe, zresztą chociażby ze względu na kwestię dotyczącą parku maszynowego. To, że ta kolektywizacja się nie udała, wskazuje, że faktycznie miał w tym względzie rację. Same aresztowanie Gomułki, tak jak słusznie pan profesor zauważył, nie było wynikiem tylko i wyłącznie jego postawy względem nowej koncepcji w polityce rolnej. Dlaczego nie poruszyłem sprawy Gryfickiej? Celowo, jak państwo zauważyli, ja w temacie swojego wystąpienia określiłem obszar terytorialny jako Pomorze Środkowe, czyli dawne województwo koszalińskie. Powiat Gryficki już tam się w tym województwie nie znajdował. Natomiast w kwestii samej sprawy Gryfickiej faktycznie, dlaczego ona była ważna w kontekście kolektywizacji? Ponieważ wprowadzała swego rodzaju troszeczkę zamęt i zagubienie nie tylko aparatu bezpieczeństwa, ale również aparatu partyjnego. No bo tak, z jednej strony okazuje się, że władze partyjne, naczelne każą nam budować spółdzielnie produkcyjne. Teoretycznie mamy jest przyzwolenie na to, żeby stosować represje. Z drugiej strony tutaj sprawa Gryficka i sankcje w stosunku do przedstawicieli terenowych działaczy partyjnych, no to powodowało takie refleksje terenowych działaczy partyjnych i aparatu bezpieczeństwa, jak mamy w takim razie te spółdzielnie produkcyjne zakładać tutaj na Pomorzu. Wspomniał pan profesor również o nastroju tymczasowości, o którym ja wspomniałem podczas wystąpienia. On towarzyszył nie tylko przedstawicielom mniejszości narodowych tutaj, czyli nie tylko mniejszości ukraińskiej i niemieckiej, ale generalnie ludności funkcjonującej tutaj na Pomorzu. Ten nastrój tymczasowości faktycznie nie wynikał tylko z idei kolektywizacji. On wynikał właśnie chociażby z szerzonych pogłosek o widmie III wojny światowej. Chociażby wynikał też z kwestii dotyczącej sytuacji bytowej ludności tutaj na Pomorzu. I pan profesor ma tutaj całkowitą rację. Część osób, która się tutaj znalazła, nawet nie decydowała się na rozpakowanie walizek. Niektórzy nawet chcieli, żeby to był stan tymczasowy, zwłaszcza w kontekście, mam na myśli właśnie ludność ukraińską, która tu została przesiedlona. Oni też uważali, że to jest sytuacja tymczasowa, liczyli zresztą na wybuch tej trzeciej wojny światowej. Panie doktorze, jestem tym złym, muszę egzekwować. Rozumiem. Proszę doktora Bagińskiego krótko i pana Jończyka jeszcze odpowiedź. To na wstępie podziękuję bardzo za miłe słowa i odpowiadając lakonicznie. Działalność punktu, jej cele zmieniały się, bardzo często zmieniały się. Jeżeli napływali repatrianci, oczywiście chodziło o zbieranie informacji o ich skupiskach na terenie Niemiec, informacji, które oni mogli posiadać. Dążono do zdobycia tego, co się dało. Natomiast długofalowo chodziło o działania związane z typową planistyką wojenno-obronną, czyli rozpoznaniem potencjalnego pola walki. I chodziło po prostu o to, że brakowało tych informacji, brakowało, a jednocześnie wizja tego ewentualnego konfliktu zbrojnego gdzieś tam musiała być w służbach wojskowych. W tym momencie kwestią zasadniczą moim zdaniem jest również to, że ta działalność jest prowadzona na terenie stref alianckich, a nie na terenie strefy sowieckiej. Ona była traktowana jako strefa własna, jako granica własna, w związku z czym mam wrażenie, że jest to ściśle związane z podejściem Sowietów do, że tak powiem, aparatu bezpieczeństwa PRL, także wojskowego, i po prostu tym, że następował pewien podział zadań, to znaczy dużo łatwiej było wysłać Polaków, czy Polaków udających Niemców, czy Niemców do Niemiec, niż po prostu Rosjan, w związku z czym mam wrażenie, że to jest działanie takie typowo filialne. Oczywiście utworzenie NRD to jest bardzo ważna cezura. Ja rzeczywiście zapomniałem o tym powiedzieć, wydawało mi się w pewnym sensie oczywiste, ale tak, tak właśnie było. Z jednej strony własne problemy organizacyjne wywiadu w tym czasie, rozdzielenie wywiadów, które już wówczas decyzja była podjęta, czystki, a z drugiej strony utworzenie NRD, które całkowicie zmieniło sytuację, dlatego że już tak mówiąc kolokwialnie, takie hasanie po terenie NRD nie było jak możliwe jak do tej pory, ponieważ granica zachodnia sowieckiej strefy stała się granicą NRD i ona miała być już zabezpieczona we własnym zakresie przez Niemców. Panie Grzegorzu, bardzo proszę. Dziękuję panie profesorze za tą uwagę związaną z kułactwem. Sprawa oczywiście jest dość jasna. Komuniści podczas przesłuchań
bo podczas czytania sprawozdań zespołów orzekających Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej często posługiwali się wieloma zarzutami. Tam padały oczywiście słowa klerykalizmu, religianstwa, a w szczególności dwulicowości. Zarzucano też, tak jak podałem ten przykład tego wójcika z Bytowa, 7,5 hektara gospodarstwa, biedny rolnik, ale też kłactwu mu gdzieś tam przypisano. Ja uważam, że oni często szastali różnymi oskarżeniami. One nie miały nieraz pokrycia z rzeczywistością. To, że nie podpisał apelu sztokholmskiego, to, że powiedzmy sobie gdzieś tam no, należał do świadków Jehowych, często chodziło o to, aby pozbyć się niewygodnego towarzysza z partii. Więc mu przypisano kilka zarzutów, nie wszystkie one były realne i ta sprawa związana też z tym, o czym pan profesor mówił, bardzo często spotykana w dokumentach PZPR-owskich, zrzucanie winy na wszystkich członków rodziny. Także wszyscy są winni, a towarzysz partyjny zawsze lansuje się i pokazuje, że on jest tym ideowo czystym towarzyszem, który idzie linią partii i tak to działa. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Dziękuję naszym prelegentom. Zamykam panel, ten panel i zapraszam w imieniu organizatorów na obiad wszystkich zgromadzonych do lokalu Nowy Browar przy ulicy Partyzantów 2, a po obiedzie obrady będą kontynuowane. Bardzo dziękuję.